Ma Śląskim Okiem, odcinek 13. Filip Błachut, kłaniam się. Ze mną dzisiaj tylko i wyłącznie Tomasz Juszka. Cześć. Zajmiemy się dzisiaj tematem chyba mało popularnym w świecie sportu walki, ale sportu walki, jak każda inna dyscyplina, cechuje się tym, że są pewne rzeczy, którymi można nieco oszukać organizm czy różne testy, i skupimy się dzisiaj na dopingu w sportach walki. Od czego zaczniemy, trenerze? Odcinek 13 wyjątkowo mroczny będzie. Ja bym uściślił, że to będzie o dopingu w MMA, bo doping w sportach walki, są różne sporty walki. Ja najwięcej wiem o dopingu w MMA, no tam o dopingu w zapasach, czy boksie, czy tam jeszcze w jakichś innych sportach, nie wiem, taekwondo, to ja się nie wypowiadam, bo nie wiem. Na pewno istnieje wiele podobieństw, ale też pewnie są i różnice. Także skoncentrujemy się na dopingu w MMA. Już obiecaliśmy to już jakiś czas temu. Wisiał nam ten podcast, miał być przygotowany. No ale tak przygotowywałem się do tego, jakby to zrobić. Na wstępie z góry wypada zacząć od tego, że pamiętajcie, ani ja, ani pewnie Filip, nikogo nie zachęcamy, nikogo nie namawiamy, ani nikomu nie sugerujemy używania dopingu w jakiejkolwiek formie, żadnego niedozwolonego dopingu. To jest naszym zdaniem błąd. Ja na jednym z poprzednich podcastów mówiłem, że jestem przeciwnikiem zakazywania dopingu. Jestem za tym, żeby doping był legalny z różnych powodów. To jest moja opinia, można się ze mną zgadzać lub nie. Ale tak jak jestem za tym, żeby doping był legalny, tak jestem też za tym, żeby tego dopingu nie brać. Może z kilkoma wyjątkami, o których pewnie dzisiaj powiemy, ale generalnie branie dopingu to jest głupota na wielu poziomach. Natomiast zakazywanie tego jest niestety jeszcze większą głupotą, bo to prowadzi tylko do tego, że zawodnik czysty później walczy z zawodnikiem nakoksowanym, i obaj są teoretycznie czyści. Jeżeli trenują tyle samo serca wkładają, no to jest bardzo nierówna walka, bo jeden jest na bombie, drugi nie. No i ten na bombie ma nieuczciwą przewagę. Tyle tytułem wstępu. Ja myślę, że warto też zauważyć to, że ty jesteś zwolennikiem tego, żeby doping był legalny. W sensie, żeby uważać go za powszechnie stosowany w MMA, no ale w zawodowym MMA. Bo jeżeli chodzi o amatorstwo, o almy, gdzie mierzą się młodzi zawodnicy, to nie jest jeszcze chyba dobry pomysł, żeby oni tak wcześnie zaczynali od niszczenia swojego organizmu, i to nie jest chyba ten etap ich karier, żeby tak wcześnie zaczynać z dopingiem. Wiesz co, ale poczekaj, mówisz, że ALMA, czyli amatorska liga MMA, to są takie podstawowe amatorskie zasady, na których startują głównie młodzi ludzie. Oczywiście starsi też, ale głównie młodzi ludzie. I te wszystkie walki mają charakter amatorski, nieodpłatny oczywiście. I no, tajemnicą Poliszynela jest, że na ALMIE też się doping zdarza. I ty przypuszczasz, że jestem przeciwnikiem stosowania dopingu na ALMIE, więc otóż oczywiście jestem przeciwnikiem stosowania dopingu przez konkretnych zawodników. Natomiast czy ja jestem zwolennikiem jakiegoś zakazu dopingu na ALMIE? No, a jakbyś chciał to wyegzekwować? Bo to fajnie by było, gdyby się dało to wyegzekwować, ale w jaki sposób byś wyegzekwował? Nie, no, ja tutaj nie mówię o egzekwowaniu. Tutaj bardziej chodzi mi o to, żeby... Znaczy o stronę moralną, jeżeli o tym mówisz, to oczywiście jeżeli jak najbardziej tak. Jeżeli młodzi adepci MMA, no to żeby nie szli tą drogą od tych pierwszych amatorskich walk w A to mam nadzieję, kroku. Mam nadzieję, że ten podcast, to co powiem, to im tam trochę wybije z głowy, bo doping ma, no oczywiście ma swoje plusy, ale ma też duże minusy i to trochę inne niż się tam ludziom wydaje. No i z różnych powodów branie takiego dopingu, w większości form dopingu na ALMIE, no nie ma żadnego sensu w ogóle. Natomiast chodzi o to, że ALMA na pewno ma zapis, że nie wolno wychodzić do walki pod wpływem alkoholu i narkotyków. To zresztą też jest doping, o czym dzisiaj powiemy. I tego trzeba jak najbardziej rzeczywiście egzekwować. Tu są w razie podejrzenia, jak widzimy zawodnika, który zdradza charakterystyczne objawy, no, naćpania albo upojenia alkoholowego, to należy go odpowiednimi testami przebadać.
Natomiast no, polityka antydopingowa za ciężkie miliony na Almie no, no nie jest możliwa do przeprowadzenia, więc jeszcze raz powiem to, już mówiłem w ostatnim podcaście, czyli w ostatnim, kiedy o tym rozmawialiśmy, to jest rola rodziców i trenera, żeby takiego młodego zawodnika pilnować, żeby on się w takie rzeczy nie bawił. Jeżeli wychodzi jakiś młody synek na Alma, ma nie wiem, 18-20 lat, albo kryminał jeszcze nawet 18 nie ma, i on jest na sterydach, on jest na kokainie, on jest jeszcze na nie wiadomo czym jeszcze, no to jest, gdzie są rodzice, gdzie jest ten trener. No co ten trener nie wie, że małolat jest skoksowany i naćpany? No, jeżeli tak, to się ten trenera nie nadaje. To ja bym tutaj w tą stronę szedł, nie? Jest coś takiego jak władza rodzicielska. Rodzice ufają trenerowi, wysyłają tego małolata na treningi, bo no, myślą, że on tam nabierze zdrowia, sprawności. Jeżeli jest trener cymbałem, który nie wie, że małolat się koksuje, ćpa i nie wiadomo co jeszcze robi, to on się nie nadaje w mojej opinii na trenera. A jeżeli on jeszcze zachęca małolata do czegoś takiego, to on powinien iść siedzieć. I to jest to, o czym ja mówię. Nie jest możliwe wyegzekwowanie zakazu dopingu na Almie. No, UFC ma z tym olbrzymie problemy, do czego dojdziemy, gdzie oni dysponują, no, całą tą usadą, która no, za nią stoją olbrzymi majątek za nią stoi, cała technologia. No to co my tu mówimy o Almie, nie? No oczywiście należy. Widziałem zawodników tak nafrykanych czasami, ale to można prostymi testami ustalić w razie czego na miejscu. Takie, jeżeli chodzi o jakieś takie narkotyki stymulujące, które biorą zawodnicy. Natomiast przykład, czy ktoś bierze sterydy na Almie, no będzie ktoś wyglądał na napakowanego i co, będziemy mu robili badania? To jest niewykonalne. To jest rola trenerów i trzeba by naprawdę, no, kontrola rodzicielska też musi być, ten rodzic musi widzieć, musi patrzeć, co się z tym dzieckiem dzieje. Tak szczerze mówiąc, no, znam dużo przypadków młodych ludzi, którzy coś tam różne rzeczy biorą, a rodzice po prostu nie widzą tego, bo nie chcą widzieć, nie? Oni potrafią trzymać jakieś ampułki w lodówce z testosteronem, z innymi rzeczami, a rodzice udają albo naprawdę tego nie widzą. No, to jest grubszy społeczny temat, ale wywołałeś mnie do tablicy, jeżeli chodzi o tą Almę. Alma bardzo fajna organizacja. Mam bardzo dużo szacunku do Sławka Cypla, który to naprawdę świetnie prowadzi, pilnuje, żeby tam nie było różnych afer. Oczywiście tam zawodnicy też się dopingują, co jest bardzo niedobrze, bardzo źle. No ale to trzeba się za to wziąć od innej strony według mnie, no bo nie będzie takich środków, no. Jeżeli UFC nie daje rady, Alma też nie da rady, należy owszem badać na obecność tych narkotyków, to na szczęście się zdarza dosyć rzadko, więc to byłoby do wyłapania, by było takich podejrzanych przetestować i by było ok. Czasami młody człowiek może być tak nakręcony, że się okaże, że on wcale nie był naćpany, a może takie wrażenie sprawiać, ale takie testy jeszcze można zrobić. Natomiast tak to się powinno, no, tutaj od strony rodziców, od strony trenerów, tu musi od coś od tego strony pójść, bo to się robi krzywdę młodym ludziom. Pogadamy sobie dzisiaj o tym, co się dzieje z młodym człowiekiem, który za wcześnie sięga po jakieś takie mocne środki. Tak przygotowując się do tego programu, tak obejrzałem sobie, co tam dostępne jest w necie, tym polskojęzycznym, o sterydach, o dopingu w ogóle. Bardzo często słowo doping jest właśnie tylko ograniczane do słowa sterydy i nic więcej. Powiemy o tym sobie, co to jest cały doping. Doping tak nieszczęśliwie się składa, że słowo doping oprócz tego mrocznego dopingu oznacza też aplauz publiczności, który dopinguje zawodnika do walki. Więc dzisiaj, jak będziemy używali słowa doping, to chodzi nam o tą mroczną część wspomagania. I teraz pytanie, co to jest doping? Na przykład spróbuj, Filip, powiedzieć własnymi słowami, oczywiście, co to jest doping? Doping, no to jest wspomaganie organizmu, wchodzenie na poziom, na który naturalnie nie bylibyśmy w stanie wejść. No, w MMA czy tam w sportach walki głównie chodzi o zwiększenie siły i wytrzymałości organizmu, żebyśmy byli w stanie przewalczyć z lepszą kondycją 3 czy 5 rund i żebyśmy nie odstawali też siłowo od przeciwników, bo nie ukrywajmy się, że wchodząc do klatki zawodnika musi spodziewać się, że zawodnik B również był na cyklu przed walką. No, bardzo dobrze powiedziałeś. Doping to jest właśnie coś, co pozwala zwiększyć nasze możliwości ponad ich poziom taki naturalny, jaki możliwy byłby do osiągnięcia metodami naturalnymi.
To jest bardzo dobra definicja dopingu. Są różne definicje dopingu, jakbyście poszukali w leksykonach sportowych, ale no co teraz Filip to nie czytał tego, sam to wymyślił, nie, to nie było ustawione przed programem i to by była bardzo dobra właśnie taka definicja. Jak zrobić, żeby przekroczyć swoje naturalne możliwości? Bo człowiek ma bardzo duże możliwości, ale doping to są działania pozwalające te możliwości jeszcze przekraczać. I no, na początku pozwoliłem sobie na tę właśnie kontrowersyjną tezę, że no, zakazywanie dopingu jest bez sensu, bo on był, jest i będzie. To teraz powiem właśnie o tym, jak doping był. No bo był od zawsze, odkąd tam istniał sport, czyli od czasów starożytnych już był doping, nawet w czasach starożytnych, kiedy jeszcze się ludziom nie śniło, nie wiem, o kokainie, amfetaminie, sterydach, o takich rzeczach. Już wtedy ludzie znali doping. Przynajmniej wiemy o tym, że stosowali doping w Grecji i w Rzymie. Na pewno i w innych krajach stosowali go, ale tam brakuje źródeł pisanych na ten temat. Natomiast mamy bardzo dobre źródła pisane właśnie z rejonu basenu Morza Śródziemnego, gdzie sport pełnił olbrzymią rolę. Jeżeli chodzi o Grecję, to oczywiście wszyscy wiemy, o co chodzi: Olimpiada, Igrzyska Olimpijskie. Tam były sporty walki. Pamiętasz, Filip, jakie? Jeszcze raz, bo to Jakie sporty walki były na olimpiadzie tej starożytnej greckiej? Jesteś w stanie powiedzieć? I to właśnie dużo ludzi ma z tym problem, dlatego to taka ciekawostka. Pierwszy sport walki to oczywiście zapasy, te greckie, które nie mają wiele wspólnego z tym, co dzisiaj się określa tym stylem klasycznym grecko-rzymskim. To były zupełnie inne zapasy, ale zapasy. Był boks i był pankration, czyli odpowiednik MMA, tak jak mniej więcej odpowiednik MMA. Połączenie boksu z zapasami, plus jeszcze można było walczyć na glebie, zakładać dźwignie rozmaite, można było skończyć przez poddanie przeciwnika. Ciekawostka, Spartanie nie walczyli w Pankrationie. Najbardziej wojowniczy naród, znaczy naród to nie był naród, bo to nie byli Helladami jak wszyscy, ale najbardziej ta nacja grecka, ta wojownicza nie walczyła w Pankrationie właśnie dlatego, że można było przegrać przez poddanie. A Spartan się nie poddaje, więc oni tam nie walczyli. Śmiałem się z tego bardzo, jak to wyczytałem. No i już wtedy w tej starożytnej Grecji stosowano doping, a w Rzymie natomiast były, wiadomo, igrzyska gladiatorskie. No, niektórzy twierdzą, że to nie był sport, natomiast już nie będziemy dzisiaj wnikali, czy gladiatoring to był sport, czy nie, bo to były walki czasami nawet na śmierć i życie, no, ze sprzętem. Natomiast no, spełniało to takie te wytyczne sportu, w tym sensie, że oni byli trenowani do tego, były jakieś reguły obowiązujące, była publiczność. No więc powiedzmy, że na potrzeby dzisiejszego odcinka uznamy, że to był sport, bo tam też doping był stosowany. I z kronik wiemy, że w Grecji dieta, wiecie pewnie wszyscy, to jest dieta śródziemnomorska, ona się opiera na stosunkowo niedużej ilości mięsa, a dużo z kolei owoców morza, dużo oliwy z oliwek, dużo roślin. To jest jaka dieta śródziemnomorska, natomiast atleci zauważyli, że na przykład bardzo mocno siłę fizyczną, potrzebną choćby w zapasach, podnosi jedzenie dużych ilości mięsa i bardzo duże ilości mięsa były spożywane przez właśnie tych atletów walczących w tych siłowych dyscyplinach, którzy się boksowali. Ten boks też nie miał wiele wspólnego z dzisiejszym, był bardziej, dużo, dużo bardziej brutalny. Przez zapaśników, przez pankracjonistów, przez tych, którzy miotali dyskiem, którzy rzucali oszczepem, spożywali bardzo duże ilości mięsa. Można powiedzieć, że już zaczynali wtedy rozumieć, co to jest testosteron, chociaż tego słowa w ogóle jeszcze nie znali, bo zauważyli, że spożywanie jąder zwierzęcych, głównie baranów, bo to oni paśli barany, zwiększa właśnie te takie męskie zachowania, zwiększa siłę, agresję. I to był bardzo ceniony, nie wiem czy to było dobre, przysmak w cudzysłowie, ale przez atletów greckich to było bardzo cenione. Do tego alkohol, wino było środkiem dopingującym mocno. Jeżeli miałeś wychodzić, masakrować się w walce na pięści, w ostatnim podcaście chyba tam cytowałem fragment, jeżeli chodzi fragment kroniki greckiej, która tam opisywała, co się działo z bokserem. To była strasznie destrukcyjna dyscyplina sportu i żeby wytrzymać to masakrowanie sobie twarzy wzajemne, no to wychodzili, po alkoholu wychodzili. Bo wiadomo, że człowiek może ma mniejszą koordynację, ale odpowiednia ilość alkoholu pomaga
wpaść w taki szał, który nie czuje się tych obrażeń, pozwala mocniej bić, takie tunelowe, zawężone, to się robi. No i ci atleci, każdy miał tam opanowaną tą ilość alkoholu, jaka była dla niego odpowiednia, i wychodzili właśnie na alkoholu. I stosowano również różne grzybki halucynogenne, czy tam właśnie roślinne halucynogeny. One były stosowane bardzo często po to, nawet nie przed samą walką, wiadomo, że to jakbyś na grzybkach wyszedł do walki, to by było kiepsko, ale w czasie zbliżającej się walki do zniesienia tego stresu, który ciążył na zawodniku. Wiadomo, że wszyscy, którzy startowali, znają to, jak to jest, kiedy walka się zbliża, ty się coraz bardziej stresujesz, i te halucynogenne różne preparaty, jakie oni stosowali, pomagało im znieść to napięcie psychiczne i wyjść w lepszej formie psychicznej do walki. A z kolei na przykład w Rzymie gladiatorom podawano mieszankę wina z czymś, co dzisiaj jest używane jako trucizna na szczury, strychnina, tylko oczywiście w bardzo, bardzo małej ilości. Strychnina, która jest produkowana z takiego krzewu rosnącego, no nie w naszej strefie klimatycznej, ale już do Rzymu to było sprowadzane w tamtych czasach. Znali już strychninę. Ona w małych ilościach, naprawdę w bardzo małych, ma właściwości przeciwbólowe, stymulujące, i to takie przeciwbólowe nie jak APAP, tylko takie, że naprawdę się nie czuje bólu jak po jakichś narkotykach, nie? I gladiatorzy, żeby właśnie nie czuć strachu przed tym, bo się zaraz będą bić na śmierć i życie, żeby nie odczuwać ran, walczyć do końca, to pili mieszanki wina ze strychniną. Rzymianie i Grecy zresztą też lubili bardzo wyścigi rydwanów. No to kierujący tym rydwanem był też alkoholem pojony odpowiednią ilością, żeby się nie bać, bo tam można było łatwo stracić życie, ale z kolei ryzykowne zagrania zwiększały szanse na wygraną, więc żeby się nie bali, to ich pojono. I ciekawostka, miodem pitnym, czyli tym takim zawierającym alkohol, pojono też konie przed startem, bo one dostawały takiego kopa, oczywiście nie można było ich nawalić, ale one potrafiły się mocno odpalić i ten, także doping nawet dotyczył tych koni ciągnących rydwany. Także już widzimy w starożytności, mamy to w kronikach dokładnie jest opisane, było cały szereg różnych takich właśnie trików, które dzisiaj nazwalibyśmy dopingiem, przy czym one wtedy były całkowicie legalne. Grecy i Rzymianie uznawali, jeżeli to pomaga w wygraniu, to jest to ok. Czyli reasumując, od już starożytnych czasów zawodnicy czy tam sportowcy chcieli oszukać swojego przeciwnika w pewien sposób, może nie oszukać, po prostu znaleźć taki sposób, który dawał im fizyczną przewagę bądź mentalną, tak jak w przypadku tych grzybków halucynogennych, nad swoim rywalem. Dokładnie tak. To było właśnie traktowane nie jako oszustwo. Grecy ani Rzymianie nie uważali, że to jest oszustwo. To jest po prostu, jesteś lepszym atletą, lepiej się przygotujesz, lepiej zadbasz o swoją dietę. I twoim zadaniem jest wyjść w jak najlepszej dyspozycji i wygrać. I do tego trzeba ciężko trenować, trzeba sobie wszystko dobrze zaplanować. Tu się liczyły no, metody treningowe, no, liczyły się sparring partnerzy, oczywiście cała masa rzeczy się liczyła i w tym to było całkowicie legalne, nie było tu żadnego problemu. Problemy z legalnością takich rzeczy to już są czasy nowożytne. To tak, to właściwie już XX wiek dopiero. Wiadomo, że w XIX wieku już tam zaczęły się pewne procesy. Na przykład był taki sobie francuski chemik Angelo Mariani, który opracował wino Mariani, to się właśnie nazywało. Bardzo dobre wino z Bordeaux, w którym moczyło się długo liście kokainy, co dawało takie wino, które bardzo lubili politycy, aktorzy. Jeden z prezydentów Stanów Zjednoczonych zapijał się tym winem. Edison, wynalazca między innymi żarówki, bardzo lubił to wino, pomagało mu na myślenie. Papież Prius X był fanem tego wina na przykład, ale głównie używali tego sportowcy. To było nazywane w ogóle winem sportowców, ponieważ znosiło uczucie zmęczenia, pozwalało na przykład przy jakichś długich maratońskich biegach nie odczuwać głodu, odsuwać to zmęczenie bardzo, nie odczuwać pragnienia, i to właśnie bardzo sobie sportowcy cenili. No, to była zwykła no, kokaina, tylko w roztworze alkoholowym podawana. No też oczywiście ten cały czas od czasów starożytnych ten motyw z tą strychniną był cały czas używany. To była no, końcówka XIX wieku, początek XX wieku, to było no, plaga używania już na tych olimpiadach, które wróciły, na innych zawodach sportowych wymagających takiego mocno
mocnej fizycznej pracy się używało właśnie takich roztworów alkoholu, czy to na brandy, czy to na winie, czy nawet na whisky. Tam była właśnie kokaina, strychnina, kofeina, takie urocze mieszanki się robiło i to naprawdę zwiększało, po pierwsze mobilizowało psychicznie bardzo mocno, po drugie dawało, ono tak zmęczenie likwidowało i to zarówno znużenie psychiczne, a to jest bardzo ważne przy takich wytrzymałościowych dyscyplinach, jak i fizyczne. To czasami się źle kończyło, bo na przykład na olimpiadzie w 1904 roku w St. Louis był taki maratończyk Thomas Hicks, legenda zresztą. On sobie podczas trasy, jego sekundanci podali mu dwa razy brandy właśnie z mieszanką, z taką minimalną ilością strychniny. On to wypił i w sumie wygrał ten bieg. Był tam drugi, ale tego pierwszego zdyskwalifikowali za oszustwo, bo podjechał 17 km autem. No, było tak. I on przyleciał drugi, ostatnio został pierwszy, ale tuż za metą, jak skończył bieg, dostał zapaści. No, reanimowano go, ledwo go odratowano. No, okazało się właśnie, że to przez tą strychninę. Ale wtedy to było całkowicie legalne. Byli ludzie trochę oburzeni faktem, że on pił sobie strychninę, ale medal uczciwie zdobył, bo wygrał, tak? A większe oburzenie ściągnął na siebie ten cwaniaczek, który podjechał sobie 17 km autem. No, do tego to już były czasy, no właśnie XX wiek, wynajdywania już środków hormonalnych. Zaczęło się wszystko od tego, że najpierw wynaleziono taki jeszcze naturalny testosteron z wyciągu z psich jąder. To była też taka historia, że nawet nie podejrzewano jeszcze wtedy dokładnie, jak to będzie działało. To był testowany lek na migreny i żołnierz, który w I wojnie światowej wlazł na minę przeciwpiechotną i został wykastrowany. Uratowali go, ale stracił jądra i cierpiał na zespół pokastracyjny, no, czyli takim no, eunuchem był. Miał też migreny i dostał te zastrzyki z wyciągu z psich jąder na bóle głowy. Miało to pomóc. Na bóle głowy nie pomogło, ale nagle wróciła mu sprawność seksualna i nawet zgłosił się do tego lekarza, że zaczął cierpieć na priapizm, czyli na uciążliwie długie erekcje. Jego żona była bardzo zadowolona, natomiast on, no aż bolesne to dla niego było, trzeba było zmniejszyć dawki. I jednocześnie zaczął wykazywać cofanie tych cech eunuszych, czyli zaczęły mu mięśnie z powrotem rosnąć, zaczął znowu głos mu pogrubiał, zaczął znowu wykazywać i to był taki sygnał właśnie, gdzie szukać roli tych męskich hormonów płciowych. Bardzo mocno to nakierowało na te tory naukę. Oczywiście nie pod kątem jeszcze dopingu, tylko pod kątem medycyny, ale doping to zaraz podchwycił. Był taki lekarz, John Zielgar, i on wynalazł Dianabol. Na niego się w ogóle mówi, że jest ojcem chrzestnym sterydów. To taki pierwszy tabletki takie Dianabol, no do dzisiaj to jest jeszcze używany steryd czasami w jakichś krajach typu Tajlandia, to można normalnie kupić w aptece. No i wynalazł to sobie i już od razu ten Dianabol był na początku oczywiście używany jako lek, ale atleci zaraz to podchwycili i zaczęli tego nagminnie używać. I nawet ten sam lekarz właśnie, John Zielgar, wykrył to na Mistrzostwach Świata chyba w 1967 roku. Zobaczył, że rosyjscy sztangiści jakieś tablety łykają i tak wtedy to jeszcze legalne było, ale sprawdził, zobaczył te tabletki, no i poznał, że to jest jego wyrób, że oni po prostu tego używają jako środka dopingującego. No i te czasy, no to właśnie czasy, coraz mocniej rośnie doping, no i zaczynają się nieszczęścia, bo nie wiem, jak to było w starożytności, też na pewno były różne zgony, no ale tutaj to nie mamy żadnych świadectw medycznych z tamtego czasu. Natomiast XX wiek, no to już jest dokładnie udokumentowane wszystko, no i są ofiary śmiertelne dopingu właśnie. Taką najbardziej znaną, pierwszą słynną, to w Rzymie w 1960 roku na Igrzyskach Olimpijskich. Chłop się nazywał Knud Jensen i był po amfetaminie. Naćpał się amfetaminą, kolarz to był i w czasie długiego takiego sprintu kolarskiego świetnie mu szło, ale zasłabł w końcu, bo był tak odwodniony po tej amfetaminie, że po prostu pomimo, że go mocno stymulowała, no to stracił przytomność, zasłabł, zleciał z roweru i rozbił sobie czaszkę.
I co prawda u niego amfetamina nie była bezpośrednią przyczyną zgonu, ale ona spowodowała ten upadek, zasłabnięcie, upadek i zabicie, i zginął. W 1967 roku też podczas Tour de France był sobie taki angielski kolarz Tommy Simpson i on miał był bardzo znany z tego, że on nie krył się wcale, że bierze doping, który wtedy jeszcze był legalny. I miał powiedzenie takie: jeżeli 10 dawek macie zabić, to weź 9 i wygraj zawody. I tak robił. Właśnie brał sobie te mieszanki strychniny, no i zmarł podczas właśnie też sprintu kolarskiego, podczas którego w bidonie miał amfetaminę rozpuszczoną w brędy, popijał, nie wytrzymało mu serce i po prostu zmarł w trakcie tego sprintu kolarskiego. No i takich przypadków zaczęło coraz bardziej rosnąć. Im więcej ludzie brali tych sterydów, no to tym więcej sterydów, innych rzeczy, to zaczęło takich przypadków przybywać. No i w końcu doszło do tego, że powołano właśnie w tym 67 roku, po tej fatalnej śmierci tego kolarza, powołano Międzynarodowy Komitet, ten olimpijski, który miał walczyć z dopingiem na olimpiadzie. Tak powstał ten MKOL. No i on zaczął wypuszczać środki, robić kontrolę. Na początku im to bardzo słabo szło, bo tych środków zakazanych było mało. W ogóle pierwszą ofiarą złapanym to był niejaki Hans Gunnar, nie potrafię wymówić nazwiska, on się jakoś Lilie Wallam, coś tak, jakby się tak się nazywał, i został w pięcioboju zdyskwalifikowany, bo wykryto, że był pod wpływem alkoholu. Jak strzelał z pistoletu, bo w pięcioboju jest tam właśnie też strzelanie z pistoletu, świetnie strzelał, ale się okazało, że sobie chlapnął i tłumaczył, że to wypił sobie na uspokojenie dwa Żeby piwa. ręka nie Tak, żeby drżała. ręka, dokładnie tak, żeby ręka nie drżała. To było dużo kontrowersji, no ale tak czy siak zapisał się takimi niechlubnymi zgłoskami w historii. No i tak zaczęło się to wszystko. No i teraz w tej chwili mamy walkę z dopingiem rozkręconą w najlepsze, a ludzie dalej w najlepsze biorą. Co chwila afera, co chwila kogoś łapią, tu całą reprezentację rosyjsko-olimpijską potrafią zdyskwalifikować, a wszyscy dalej jak brali, tak biorą i tylko zamykają. To jest tak trochę z narkotykami. Zamykają tych dealerów, zamykają jakichś ludzi, co złapią ich na jaraniu, a dalej tych narkotyków wszędzie pełno. No to taka trochę walka z wiatrakami, stąd też ta właśnie moja teza, że to się od innej strony z tym powinno zacząć walczyć. Nie od tej strony, bo to jest nieskuteczne. Jako ciekawostkę powiem, taki słynny dzień był 24 września 2007 roku w USA. Wtedy DEA, czyli ta amerykańska wielka agencja do walki z dragami, czyli narkotykami, ale nie tylko, bo też właśnie na przykład ze sterydami, rozbiła tego dnia 36 nielegalnych laboratoriów produkujących sterydy i uwaga, skonfiskowano 11, prawie 11,5 miliona porcji gotowych do użycia sterydów, czyli tabletek, ampułek do zastrzyków. Czyli jednego dnia 11,5 miliona gotowych do użycia porcji było i do tego jeszcze 242 kg surowca zamówionego z Chin, który przez Chin, sproszkowanych sterydów, które trzeba było tam właśnie w tabletki zamienić i rozpuścić w ampułkach, bo uwaga, ciekawostka, te sterydy, które dzisiaj się kupuje, to nie jest tak, że one są robione w jakimś tutaj laboratorium w Polsce. To, co się nazywa laboratorium, to jest po prostu często zwykła klitka w garażu, gdzieś tam wynajęta. Zamawia się proszek z Chin, na przykład testosteron w proszku, miesza się go z olejem, pakuje się go, kapsluje w buteleczki, nalepia się naklejki i się wypuszcza takie coś, nie? I to idzie, i dlatego to jest też takiej niskiej jakości, bo po pierwsze nie wiemy, co nam z tych Chin przychodzi, czy to nie jest czymś zakażone, czy to nie jest czymś zanieczyszczone, czy to jest w ogóle to, za co my płacimy. No, przychodzi nam coś z Chin, my to pakujemy tutaj w buteleczki, to jeszcze czasami w warunkach urągających higienie, naprawdę, czasami jakieś śmieci różne potrafią w tym pływać, później są po zastrzykach różne zakażenia w miejscu podania tego zastrzyku, no, są różne cyrki. A i ciekawa historia, w jaki sposób w ogóle ja się zainteresowałem dopingiem, to wypadałoby powiedzieć na początek w ogóle, to już pół godziny Pół widzę, że się godziny, ale to dobry produkujemy. początek. Tak, to tyle tytułem wstępu. Natomiast jak studiowałem w Rzeszowie i studiowałem w ogóle coś niezwiązanego z sportem, natomiast na skutek rozmaitych tam afer wylądowałem w akademiku AWF-u. Mieszkałem sobie w akademiku AWF-u.
Bardzo dobrze ten czas wspominam i no fajnie, ludzie tam byli. Oni się dzielili na dwa rodzaje. Połowa to byli tacy, powiedzmy, sportowcy, którzy grali w jakichś drużynach, pływali w jakieś tam, nie wiem, właśnie pływali, grali w kosza, w siatkę, ćwiczyli jakiś trójbój, tam czy to w AZS-ie, czy tam w ogóle w jakiś tam właśnie, czy w piłkę grali, studiowali sobie AWF. To była mniej więcej połowa, a druga połowa to byli ludzie, którzy no, melanżowali, nie? Na AWF-ie i to byście nie uwierzyli, chyba że ktoś AWF studiował, nie wiem, czy to na wszystkich AWF-ach tak wyglądało, ale naprawdę to byli tacy, że to oni z maliną by mogli iść w zawody pewnie, naprawdę, nie? Tam byłoby paru takich, co i malina by miała z nimi problemy. I najlepsze to, że oni jeszcze do tego, no, ci studiowali na tym AWF-ie i dobrze sobie radzili tam na tych wszystkich ich tam testach i tak dalej, to aż byłem pełen podziwu, no jak oni to robią, bo jak ja bym tak trąbił jak oni, to ja bym nie miał siły z łóżka wstać chyba następnego dnia, ale oni jakoś dawali radę. No i tam poznałem takiego mojego kolegę, nazwijmy go Cegła, miał inną ksywkę, trochę podobną, no mniejsza z tym jaką. Ale cegła tak oddaje, bo był kwadratowy jak cegła, twardy jak cegła i odporny na wiedzę jak cegła. Poza tym bardzo fajny chłop, ja się w ogóle zastanawiałem, jakim cudem on na WF trafił, bo jaką maturę zrobił, nie? Bo to był chłop taki no, silny, acz prosty, delikatnie mówiąc. Ale fajnie, staliśmy razem na bramce, tak dorabiałem sobie weekendy. No i on tam właśnie kiedyś przylatuje ucieszony, że zarobił sobie, bośmy jakąś tam trochę jakieś premie mieliśmy na tej bramce, powiedzmy, i on sobie kupił właśnie koksu i przylatuje i mi się chwali tym koksem, nie? No ja mówię, co to jest, nie? No, że ma oryginalny testosteron, gdzieś no, ten najlepszy załatwił. Ja mówię, jak to jest oryginalny testosteron? No, pierwszy raz to chyba w rękach to nawet miałem, on mi to pokazuje. Jest jakaś flakon i to było z firmy Alchemia. Mówię, co to jest, nie? No to jest najlepszy testosteron apteczny, nie? Jak apteczny, nie? Ja się na tym kompletnie nie znałem, ale mówię, cegła, no. To nie może być oryginalne w sensie takim, że to się Alchemia nazywa. No, Alchemia, taka firma. Mówię, ale jaka firma? No taka chemiczna, taka, no taka z apteki, nie? Mówię, ty, no ja się, nie, no niemożliwe, żeby jakaś firma farmaceutyczna nazwała się Alchemią. No, no każda nazwa, no nazwisko to nie wiem, uwierzyłbym, że jest jakaś firma dinozaurów farmaceuticals albo nie wiem, jamniczek farma albo cokolwiek, ale nie Alchemia. To jest jedyna chyba nazwa, które żadna szanująca się albo nawet nie szanująca się firma farmakologiczna by tak się nie nazwała. No, to patrzy na mnie cegła, no jak a co, ale to nie rozumiem. No a co to jest Alchemia? Cegła myśli, no taka chemia, nie? Mówię, nie, no Alchemia to jest, no wiesz, to jest czarnoksiężnik Twardowski, to był alchemik, nie? No jaki Twardowski? Mówię, ten co na Księżycu mieszka. Cegła tak myśli, jak na Księżycu mieszka, co ty gadasz, nie? No i generalnie, no pogniewał się na mnie, bo mówi, no co ty pierdolisz, nie? Przecież to wszystkie chłopaki to biorą, rosną i mi łysy mówił, że to jest z apteki najlepszy towar. No i taka gadka była, a on studiował właśnie na tym AWF-ie. Mówię, ty to weź się zapytaj, bo ty tam macie coś o dopingu, nie? No zapytaj się tego swojego wykładowcy, nie? No to ja się zapytam. No i jeżeli przychodzi do mnie, ty miałeś rację, to nie jest z apteki, nie? I taki rozczarowany, nie? No i tak od słowa, no i co on ma z tym zrobić? Mówię, no nie wiem, co masz z tym zrobić. Idź do tego łysego, od którego to kupiłeś, no niech się to wymieni na jakiś normalny taki z apteki. I zaczął za mną ten właśnie cegła, zaczął za mną łazić i się wypytywać o takie rzeczy. Ja mówię, no ja się na tym nie znam. Jak się nie znasz, jak o chemię to od razu wiedziałeś, nie? No i ale mówię, a ty przecież ty masz tam o dopingu na tym AWF-ie. No mam, ale tam głupoty gadają, nie, nic nie idzie zrozumieć z tego, co oni tam mówią, nie? No i tak mówię, a pokaż notatki. On ma takie notatki, że wcale, ale od jego kolegi wie notatki i patrzę, tam wszystko ładnie wytłumaczone, nie? No przecież masz tu wszystko napisane. Ja tego nie rozumiem, nie? Ja to rozumiem. Deka, oma, wino, no i to się bierze teraz w tygodniu, to codziennie, a to co trzeci dzień i to ja rozumiem, nie? A tego to ja nie rozumiem. No i tak się koniec końców skończyło. Zacząłem sobie o tym czytać i zacząłem chodzić na te wykłady, bo to można było sobie chodzić spokojnie na wykłady. Bardzo ciekawie tam jeden doktor właśnie o tym opowiadał. No i tak się zaczęła moja, w cudzysłowie, przygoda z tym właśnie poznawaniem dopingu. Tam też właśnie historię dopingu bardzo przybliżał, jak to wyglądało na starożytności, w tych późniejszych czasach. Właśnie bardzo mówił, jak się doping dzieli. Jakieś publikacje fajne naukowe, w tamtych czasach jeszcze tylko angielskojęzyczne, co prawda to były głównie, nie? Na polski takie fragmenty były tylko tłumaczone. Natomiast wszystkim, którzy się interesują dopingiem pod kątem brania samemu, pomijając, że to odradzam, nie bierzcie, nie czytajcie tych głupot, które są na wszystkich forach internetowych. Są różne jakieś tam SFD, KFD, jakieś filmiki różne na YouTubie o dopingu.
gdzie rozmaici tam udzielają porad, jeżeli chodzi o doping, to 99% tego, co oni tam wygadują, no to są głupoty tak straszne i tak potworne, że to po prostu włosy dęba stają. Ja się nie wypowiadam o dopingu w kulturystyce. Ja się na kulturystyce tam w ogóle nie wyznaję, to mnie nie interesuje. Możliwe, że oni na tym się coś tam znają, ale oni tak głupie rzeczy gadają o niektórych środkach, że to jest naprawdę, oni sami tego nie bardzo rozumieją, jak to działa, mam często wrażenie, i to tacy, co robią za autorytety, więc nie bierzcie żadnej ich wiadomości na poważnie z jakichś durnych forów internetowych, z takich rzeczy, to naprawdę można sobie tylko krzywdę zrobić. No i tak od samego dopingu odnosząc się, doping można podzielić na trzy rodzaje. Jest ten najbardziej oczywisty doping, który każdy kojarzy, farmakologiczny, który polega na przyjmowaniu rozmaitych preparatów. Te preparaty to mogą być różne. To mogą być oczywiście sterydy oraz jakieś inne hormony, bo nie każdy hormon jest sterydem anabolicznym. Sterydy anaboliczne, androgenne to są te męskie hormony płciowe, pokrewne testosteronowi, które mają działanie anaboliczne, czyli budujące mięśnie, i androgenne, czyli wzmacniające drugorzędowe cechy płciowe męskie. Czyli takie rzeczy właśnie, głos grubnie po nich, wypadają włosy na głowie, a rosną na plecach, agresja się zwiększa, poziom wytrzymałości, siły, takie coś właśnie, to tak działają te sterydy anaboliczne, androgenne, ale też są inne tam różne hormony, peptydy, inne rzeczy, przykładowo hormon wzrostu, EPO, etc. Później są stymulanty, to są środki, które bardzo mocno stymulują, tak jak kofeina, tylko dużo, dużo mocniej. To są na przykład kokaina, amfetamina, tego właśnie dużo narkotyków, to są właśnie stymulanty bardzo mocne. Ich się używa po to, żeby nie czuć zmęczenia, nie czuć bólu i żeby przede wszystkim w głowie się mocno ułożyło, żeby tak było to zorientowanie na wynik dużo mocniejsze, ta siła psychiczna. Tam się dużo ludzi zastanawia, na przykład czemu diazy albo tam inni biorą tą marihuanę palą. Marihuanę pali się nie po to, żeby w samej walce coś tam sobie poprawić, tylko po to samo, po co Grecy brali te halucynogenne roślinki. Pomaga się zrelaksować, nie odczuwać stresu, a to bardzo dużo w okresie przygotowań, kiedy ta walka się zbliża. Jak nie spinasz się, nie stresujesz, tylko się potrafisz rozluźnić, wyspać porządnie, to naprawdę bardzo dużo daje, bo cała masa zawodników się spala tą presją nadchodzącej walki. Ktoś, kto nigdy nie walczył, to nie wie naprawdę, jaka to presja, a ktoś, kto walczył, to wie, o czym mówię. I tutaj właśnie dużo osób używa chociażby alkoholu albo właśnie jakichś i narkotyków typu marihuana do tego, żeby ten stres eliminować. Umówmy się, że do walki poza przygotowaniem fizycznym musi grać jeszcze przygotowanie mentalne i głowa. Jeżeli tam coś nie zagra i spali się zawodnik przed, no to najlepsze przygotowanie przed walką tutaj nie pomoże, jeżeli psychika nie będzie działała odpowiednio. Dokładnie tak. I Filip teraz trafił w dziesiątkę, bo ja nawet stawiam tezę, że głowa jest ważniejsza niż przygotowanie takie fizyczne, bo znam przykłady zawodników, którzy jeden świetnie przygotowany fizycznie zawodnik poszedł na walkę, spalił się, nie wytrzymał presji i beznadziejnie przegrał, a drugi no fizycznie nieprzygotowany w ogóle, ale po prostu mentalnie wszedł w tą walkę i rozjechał dużo lepiej przygotowanego przeciwnika, który się spiął. Także no głowa wbrew pozorom, trudniej ją trochę wytrenować niż ciało, co nie znaczy, że ciało łatwo, a ona gra co najmniej tak samą ważną rolę, a może nawet większą. W sensie no najpierw głowa, a potem dopiero cała reszta jest potrzebna. Do tego jeszcze jest jeszcze jedna grupa środków farmakologicznych podawanych, mianowicie są to środki maskujące. Bo odkąd zaczęto prowadzić badania antydopingowe, to zaczęto brać środki, które maskują branie. Na przykład biorę sobie testosteron, no i teraz, ale nie chcę, żeby to wyszło na badaniach, więc biorę sobie środki maskujące podwyższony poziom testosteronu. Laboratoria walczące z dopingiem zaczęły po prostu te środki rozpoznali i zaczęli badać organizm na obecność tych środków. I powiedzmy, jak mnie zbadają i wyjdzie, że mam środek, nie mam powiedzmy podwyższonego testosteronu, ale mam jakiś środek maskujący
wysoki poziom testosteronu, tego właśnie taki suplementowany, a to jest, nie występuje naturalnie w organizmie, no to jestem też automatycznie zdyskwalifikowany. Do tego jeszcze jedna grupa, są środki, które nie maskują ani nie pomagają w ogóle w zwiększeniu wydolności w żaden sposób, ale są środkami, które pozwalają uniknąć albo zmniejszyć skutki uboczne stosowania innych środków, Tak na zwane przykład odbloki po cyklach też, odbloki testosteronowych. też, ale to bardziej chodzi, znaczy, bo to niektórzy na to odblok mówią, odblok to jest tak naprawdę, bo sterydy wyłączają wasze jądra, które produkują testosteron, mówię o facetach. Natomiast są takie środki, które w czasie brania tego testosteronu bierze się je po to, żeby na przykład uniknąć tego, co ostatnio kilka razy obserwowaliśmy na ostatnich galach, Ginekomastii. ta ginekomastia, czyli przerost sutka, że jak widzimy faceta z takim kobiecym sutkiem, to jest ginekomastia, taki efekt uboczny brania dużej ilości sterydów, kiedy nadużywamy tych męskich hormonów płciowych. To na zasadzie takiego sprzężenia zwrotnego prowadzi do wzrostu estrogenów, czyli żeńskich hormonów płciowych, i prowadzi do takiego damskiego wyglądu. To znaczy, że chłopiec dalej wielki, muskularnie silny, ale ma te takie sutki, które fatalnie wyglądają. A jak dojdzie do tego jeszcze wysoki poziom prolaktyny, to nawet możliwe jest, żeby facet laktacji dostał, nie? To już komedia, nie? Ale no, te środki to jest interwencja w układ hormonalny, no i to jest cała skomplikowana maszyneria, to naprawdę można sobie zrobić krzywdę. No niemniej właśnie ten doping farmakologiczny polega na braniu leków z tych grup. Do tego jest doping fizjologiczny, na przykład transfuzje krwi. To się tego w sportach walki praktycznie nie używa, to tak tylko wspominam na marginesie, to jest w kolarstwie, w maratonach, to jest cała masa jakieś zastrzyki podskórne. W sportach walki teoretycznie można używać przeszczepów, ale mięśni, ale chyba jeszcze nikogo na tym nie złapali. Przynajmniej ja nie słyszałem o niczym takim. Ale no, ten doping fizjologiczny w sportach walki jest albo marginalny, albo może w ogóle nie występuje. No, ja nie znam przypadków w każdym razie takich. No, jest też doping genetyczny. To jest nowa odmiana dopingu bardzo. Właściwie o niej wiemy tyle, że istnieje, ale nie wiemy jeszcze dokładnie, znaczy tam teoretycznie są może dużo wiadomo, są już jakieś chińskie laboratoria, nawet amerykańskie, którzy jakieś takie usługi już proponują. I to jest, z nim jest wielki problem, z tym dopingiem genetycznym. On jest strasznie silny i jak na ten moment jest niemożliwy do wykrycia w sensie w formie testów. Czyli zakładając, że ja byłbym na dopingu genetycznym, to badając mnie w tej chwili nie da się tego wykryć. Jedyna możliwość wykrycia takiego dopingu to jest złapać mnie na przykład w klinice, kiedy ja poddaję się tej terapii genowej na przykład, nie? Albo no, nie wiem, albo ja się przyznam, no to wtedy będę złapany. I właśnie no, i w USADzie, i w MKOL-u jest specjalna sekcja do walki z tym dopingiem genetycznym, ale jak na razie ta sekcja sromotnie przegrywa. Nikogo tam się jeszcze nie udało namierzyć, bo na razie tylko kombinują, co tu jeszcze można z tym zrobić. Jako ciekawostkę powiem, że próbki wszelkie, które się pobiera, próbkę A i próbkę B, te próbki B przechowuje się w chłodniach specjalnych przez 8 lat, na wszelki wypadek, gdyby później udało się opracować jakieś nowe metody wykrywania dopingu. Wtedy można cofnąć się o to do 8 lat i sprawdzić, czy na przykład w tych próbkach przed 8 lat już nie ma czegoś tam takiego. Może kiedyś się uda coś opracować, żeby ten doping genetyczny wykrywać. Natomiast na razie jest to niemożliwe. No chyba tak jak powiedziałem, że kogoś złapią na gorącym uczynku albo, no nie wiem, wsypie go ten lekarz, który mu ten doping załatwił. No ale na razie nie mieliśmy jeszcze takiego przykładu. Na szybko powiem o tym, jak to jest. Po pierwsze infekuje się takiego atletę bakteriami zmodyfikowanymi genetycznie, które produkują hormony. Czyli ja cię zaszczepiam takim spreparowanym wirusem HIV, bierze się wirusa HIV, wyciąga się z niego jego własne DNA, te, które nas zabija, i wkłada się w to co innego, co produkuje. On będzie produkował na przykład większą ilość jakiegoś testosteronu albo czego innego, no i infekuje się ciebie takimi tymi, nie? Bakteriami odpowiednio zmutowanymi. One się namnażają, produkują sobie to i masz po prostu naturalnie wysoką produkcję tego. I nie można tego wykryć, no bo to po prostu twój organizm produkuje, nie jest to sztucznie dostarczane. I nawet jak masz wyższy poziom tego, bo dostarczanie syntetyczne testosteronu do organizmu, to nie chodzi o to, że wykrywają, że no ja mam za wysoki poziom, tylko jest
coś takiego jak jest testosteron i epitestosteron. I jeżeli ja dostarczam syntetyczny testosteron, to rośnie poziom mojego testosteronu, a poziom epitestosteronu zostaje ten sam. I te właśnie badania wykrywają powinien być mniej więcej 1 do 1 ten poziom, a jeżeli ja mam na przykład 3 do 1, 3 testosteron, 1 epitestosteron, no to jestem w tym momencie, mam 3 razy podniesiony ten poziom testosteronu. Tak to się wykrywa. Natomiast jeżeli ty miałbyś w takim wyniku działania tego dopingu genetycznego, miałbyś to w równy sposób podniesione i byłoby to w związku z tym nie do wykrycia. Doping genetyczny to też wszczepy obcych tkanek, które się namnażają w Twoim organizmie. To właśnie można robić takie właśnie tkanki, które będą przejmowały funkcje Twoich mięśni, będą wzmacniały, dodatkowo dopalały Twoje mięśnie. Albo to mogą być specjalne takie ingerencje prowadzące do naturalnego, ale takiego naturalnego, nieproporcjonalnie wielkiego wzrostu Twoich tkanek, chociażby szpiku kostnego, który produkuje czerwone krwinki, będziesz miał większą wydolność tlenową, czy właśnie mocniejsze ścięgna, mocniejsze mięśnie. No i wiemy, że takie coś już jest możliwe. Nie udało się jeszcze nikogo na tym złapać. I teraz przechodząc do sportu walki, no, mój ulubiony zawodnik wszechczasów, George St. Pierre, to był pierwszy zawodnik w MMA podejrzewany o ten doping genetyczny. Nie udowodniono mu tego nigdy, więc nie mogę powiedzieć, że on to brał. Natomiast no, bardzo dużo się mówiło, bo jak rozmawialiśmy niedawno, chyba po pytaniu Fabiana, nie? Wtedy właśnie było o ten, jak była rozmowa o walkach, które tak wpłynęły na historię MMA. Tam mówiłem o tej takiej niesamowitej serii wygranych GSP, który oprócz tego, że był perfekcyjny technicznie, to motorycznie nagle wyskoczył, po prostu wyskoczył do przodu i odleciał wszystkim, nie? Że i walka w jego wykonaniu to wyglądała tak, że robił co chciał, bo miał taką siłę, taką szybkość, był tak zrywny, że po prostu wyprzedzał wszystkich, zawsze był przeciwnik, wiedział co GSP zrobi, a GSP i tak to robił, bo był tak szybki i tak silny. Natomiast było tak, walka, kontuzja, rehabilitacja, walka, kontuzja, rehabilitacja, walka, co jest też cechą tego właśnie, bo doping genetyczny, jaką będzie miał wadę, on pozwoli ci się podnieść na taki poziom, na jaki twoje ciało nie jest zaprojektowane przez naturę. Ty masz aparat ruchu zaprojektowany, natura to bardzo dobrze przewidziała wszystko. Masz no, dostosowane do aparat ruchu te wszystkie ścięgna, stawy, do tej mocy, jaką są w stanie wygenerować twoje mięśnie, a w tym wypadku mięśnie zaczynają już generować takie siły, które przekraczają możliwości tego aparatu ruchu, więc jest w stanie być, że po prostu sprinter wykręci taki sprint, że pobije no, te rekordy na 100 metrów, ale zerwie Organizm sobie się ścięgno, bo po wyczerpnie. prostu ścięgna, chociaż też wzmacniane, mogą już, no, konstrukcja organizmu zasady, to jakbyś założył do malucha silnik z jakiejś BM-ki kozackiej, no ale to po prostu maluch nie wyrobi, dlatego że się przegrzeje albo wyleci na zakręcie, bo to. To teraz takie moje pytanie, bo wiadomo już, że GSP boryka się z jakimiś tam problemami, chyba z elitami. Czy myślisz, że to może być wpływ, jeżeli faktycznie stosował, czy to może być wpływ tego dopingu genetycznego? Nie mam pojęcia. Ja bardzo lubię GSP i nie twierdzę, że on brał doping genetyczny. Ja tylko mówię, że to właśnie była taka bardzo duża dyskusja się toczyła właśnie na łamach tam prasy medycznej. O to właśnie to było o kilku zawodnikach. Spoza sportu walki też byli zawodnicy podani, ale w sportach walki podawali właśnie GSP jako takiego pierwszego kandydata na tego właśnie z dopingu genetycznego. Jakie skutki uboczne jeszcze będzie miał go doping genetyczny, tego nie wiadomo, no bo to jest bardzo nowa rzecz. No więc nie wiem, tu musieliby się, nawet lekarze się chyba nie wypowiedzą, bo nawet lekarze tego nie będą wiedzieli. To jest tak nowa rzecz, że nie dość, że nie wiedzą, jak to wykrywać, jak na razie, no to co tu mówić o jakichś długofalowych skutkach ubocznych z takiej okazji, więc. Doping genetyczny, wspomniałem o tym dopingu genetycznym, on jest jeszcze na pewno bardzo rzadki, bo on jest niesamowicie kosztowny. No to nie jest tak, że sobie pójdziesz do dealera, kupisz, nie wiem, paczkę teścia i walniesz zastrzyk. To jest bardzo kosztowne i to się by opłacało przy takich zawodnikach, którzy naprawdę zarabiają miliony grube, a GSP był takim zawodnikiem, który już naprawdę bardzo dużo zarabiał. No i
No oczywiście, jeszcze raz, nie mówię, czy GSP był na tym dopingu genetycznym, tylko mówię, że on był takim fenomenem fizycznym, jeżeli o to chodzi. I on też nie był taki od zawsze, on w pewnym momencie tak wystrzelił. On zaczął trenować mocno te gimnastyczne rzeczy wszystkie i tak nagle po prostu odskoczył od całego peletonu, wystrzelił od czołówki, no i było to podejrzewane. Na pewno są jacyś zawodnicy, nie wiem czy akurat w MMA, ale są na pewno zawodnicy na dopingu genetycznym. Chociażby tego Usaina Bolta też podejrzewano, właśnie coś takiego, jak pobił te rekordy wszelkie. No nie wiadomo tego, teraz zostawiam, teraz na razie ten doping genetyczny zostawiam. Wspomniałem o tym tak no, pro forma, bo to trzeba by było o tym wspomnieć, ale ponieważ nie da się tego wykrywać, nie mamy jeszcze przypadków wykrytych, no to na razie to zostawiamy. Doping fizjologiczny z tytułu tego, że w MMA nie występuje specjalnie, albo ja o tym nie wiem, no, nie ma za bardzo uzasadnienia, to też zostawiamy i wracamy, skoncentrujemy się na dopingu farmakologicznym. To przypominam, sterydy, stymulanty, czyli narkotyki wszelakie, substancje maskujące oraz substancje zapobiegające skutkom ubocznym brania tych wcześniejszych rzeczy. I teraz. No, rozmawialiśmy na początku o tej almie, o tych amatorach, o młodych chłopakach, albo o młodych dziewczynach, o młodych zawodnikach. No, dlaczego bardzo, bardzo źle jest, kiedy młoda osoba bierze sterydy? Dlaczego bierze narkotyki, to chyba każdy wie, nie muszę nikomu tłumaczyć. Natomiast dlaczego, pomijając to, że sterydy no, mogą poważnie szkodzić i młodemu, i staremu, mogą tam, no, spowodować nawet śmierć, ale chodzi o to, że młoda osoba, taka powiedzmy nastoletnia, dwudziestoletnia, no 20 nawet dwuletnia, to jest osoba dojrzewająca, przeżywająca burzę hormonalną. Jest ten moment, że organizm uwalnia olbrzymie ilości hormonów. Pewnie większość z Was, tak jak ja, za nastolatka, miała na przykład twarz całą w pryszczach, nie? A wiemy, że jak ktoś bierze sterydy, to na przykład też mu się często trądzik na plecach, na twarzy, na pośladkach, pojawia w różnych dziwnych miejscach, na klatce piersiowej różnie. To się właśnie bierze z takich zaburzeń hormonalnych. Nastolatki, ja na przykład miałem tak, że tak gdzieś jak miałem, nie wiem, 17 lat mi się zaczęło, gdzieś do 21, 22 roku życia, tak przez kilka lat, no miałem tak twarz wywaloną pryszczami, że ogień nie pomagało nic, no żadne tam żele antybakteryjne, trzymanie higieny specjalnej, jakieś kremy, toniki, tabletki z drożdży, witaminy, no nic nie pomagało, po prostu przyszedł czas, że skończyłem to dojrzewanie i po prostu samo mi się to wygoiło. No tak samo koksiarze mają, co koksują, też tam milion rzeczy, chodzą na solarium, jakieś biorą tablety, ale jak są na bombie, po prostu mają pryszcze, potem schodzą z tej bomby, to i te pryszcze mijają. To jest po prostu taka oznaka tych hormonalnych zaburzeń, ale jeżeli młoda osoba, która po prostu jej organizm produkuje olbrzymie ilości tego, w tych wszystkich hormonów, a my w tym momencie zaczynamy dostarczać jeszcze syntetyczne, to ten organizm jeszcze, bo organizm dorosłego faceta, on już jest mniej więcej, już ma to zaprogramowane, wszystko wie, jak co ma robić, nawet jak nastąpi ta jakaś ingerencja, to potem jest stosunkowo, może to nie jest łatwo, to złe słowo, ale to jeszcze jest tak powiedzmy bardziej realne przywrócenie tego do stanu normalności po cyklu. Natomiast u młodego człowieka z tym jest bardzo trudno, bo wiemy też, że w okresie dojrzewania często występują na przykład rozmaite nowotwory. Jest kilka rodzajów nowotworów, które bardzo często występują właśnie u młodych ludzi w okresie dojrzewania, kiedy tych hormonów się dużo wydziela i ingerowanie w ten układ hormonalny, w tą burzę, która i tak jest taka sama w sobie ciężka do przejścia, ingerowanie jeszcze to takimi mocnymi lekami hormonalnymi, to jest proszenie się naprawdę o wielkie nieszczęście. To jest jedna rzecz. Młodzi ludzie, 18-latek, to zniesie dużo gorzej, dużo większe skutki uboczne będzie miał niż na przykład 30-latek. To jest jedna sprawa. Mimo to, że 18-latek to z racji doświadczenia życiowego to nie będzie wiedział, jak tego dobrze brać, to jest inna sprawa. Pewnie nie będzie miał dostępu do takich środków, ale no po prostu. No to jakby do okrętu, który właśnie zmaga się z burzą na morzu, jeszcze wziąć i wywalić dziurę w dnie, żeby było lepiej, nie? No to jest naprawdę no, dodawanie zła do zła.
I do tego młodzi sportowcy, i teraz nie chodzi, może teraz nie tylko wiekiem, bo początkujący atleci, o tak, bo to można, mamy takie przykłady zawodników, no, którzy zaczęli tam w wieku 20 kilku lat w ogóle dopiero trenować i zostali niezłymi atletami pomimo tego, nie każdy zaczynał trenować od dzieciaka. Więc początkujący atleta, kiedy wcześniej nie uprawiał jakiegoś tam wysiłku fizycznego za bardzo, na początku ma bardzo duże przyrosty wszystkiego. Nie? Kiedy siedzieliśmy no, na dupie, kolokwialnie mówiąc, oglądaliśmy sobie Netflixa, pracowaliśmy na komputerze, a nasza tam aktywność fizyczna się tam ograniczała, nie wiem, do przerzucania kanałów pilotem i spaceru do sklepu po piwko, no, coś takiego. Byliśmy mało aktywni fizycznie i nagle zaczniemy trenować, to reakcja organizmu będzie taka, że nagle bardzo szybko zacznie nam wszystko rosnąć. Zacznie nam rosnąć siła, zacznie rosnąć wydolność, zacznie koordynacja, zacznie się bardzo mocno poprawiać, przybędzie nam mięśni, zacznie spalać się tłuszcz. Bardzo szybko nam to wszystko zacznie rosnąć. No, człowiek ma umiejętności, zdolności adaptacyjne i on, im tym są większe, im na niższym poziomie jesteśmy. Trzeba oczywiście też uważać, nie można zrobić, że chlaliśmy 10 lat piwo, a potem nagle zaczniemy uprawiać trening czynowy od razu, bo tylko sobie krzywd połamiemy się, pozrywamy sobie albo dostaniemy zawału. Ale mówię o takim mądrym treningu. Naprawdę każdy, kto zaczął w pewnym momencie trenować, to wie, że na początku te przyrosty są oszałamiające, a później im dalej w las, tym później o każdy kolejny przyrost jest trudno. Nie? Na początku zmagamy się ze sztangą na klatę, 60 kg, nie idzie. Potem wchodzimy w to i nagle 80, 90, 100, 110, 120, ale już później 125 już, kurde, nam zajmuje tyle samo to 5 kg przeskoczenie, co wcześniej 20 kg. Coraz wolniej to wszystko idzie, bo już jesteśmy na tym najwyższym poziomie. Im wyższy poziom, tym wolniejszy przyrost. Tak jak widzimy, jest dwóch zawodników na bardzo dużym poziomie, no to to te różnice między nimi są bardzo drobne, ale ta drobna różnica to wielka różnica właśnie. I sterydy u początkującego atlety pomagają zrobić ten postęp jeszcze szybszy, to jest prawda, ale one później blokują dalszy postęp, bo przez to, że powiedzmy my mamy możliwość osiągnięcia formy od zera do setki, na tych sterydach przeskakujemy od razu na 120 i wygrywamy z tymi, którzy naturalnie ćwiczą, tylko później nam się robi taka bariera, już my tego 120 nie przekroczymy, chyba że windując dawki tych hormonów różnych, a ten, kto tam doszedł sobie pomału do 100, potem sobie dojdzie do 110, potem do 120, potem do 130 i on ma cały czas, nie ma zamkniętej tej drogi rozwoju, a my doszliśmy do 120 i tylko desperacko walczymy o utrzymanie się na tym 120 albo spadamy, kiedy stawiamy. I jak chcemy to przebić, musimy zwiększać mocno dawki. I potem zwiększanie tych dawek musi być coraz większe, aż w końcu dochodzi do takiego skumulowania się tych negatywnych cech, jakie to za sobą niesie. A do tego jeszcze zbyt duże ilości tego, na przykład w MMA, nie służą, bo no, doping w MMA musi być z głową. W kulturystyce bierze się kosmiczne dawki, z tego co tam wiem, bo opowiadali mi kulturyści, jak oni ile oni tam biorą. W MMA tyle nie ma sensu, bo nie mógłbyś się ruszać. Nie? Weźcie takiego typowego, skoksowanego kulturystę, weźcie go, żeby przeżył rozgrzewkę zapaśniczą. No Robert, hardkorowy koksu Burneka. Tak, no, rusza się jak inwalida. No, jest kulturystą, te bicepsy ma duże, jeżeli komuś się taki wygląd podoba, to no, fajnie. Każdy lubi co lubi, ale on rusza ci i tak te porozciągany jest, jakieś tam sobie kopie w te arbuzy na wysokości swojej głowy, chociaż jest niski, ale no ten, ale no, no rusza się jak inwalida, no tak de facto, tak naprawdę, nie? Zresztą na pewno każdy, kto trenuje, ma jakiegoś swojego kolegę koksiarza, co przyszedł sobie kiedyś na trening, a w rozgrzewce siny jak pudzian w drugiej rundzie, już tam sapał, dyszał i szukał tabletek z aspiryną, nie? No, no to jest normalne i dlatego doping, to jest duża różnica, jeżeli stosuje to 30-parolatek, który już trenuje 15 lat, zna swoje ciało, doszedł do takiego momentu, że już po prostu ciężko mu o każdy kolejny przyrost, musi naprawdę ciężko miesiącami walczyć, o każdy, nie mówię to o przyrost masy mięśniowej, tylko o przyrost siły, szybkości, wydolności, bo jest naprawdę na takim poziomie, zarabia na tym naprawdę, to jest jego zawodowa praca. Jeżeli on bierze, to jest jego sprawa. No ja nie jestem księdzem, żeby to oceniać, nie jestem za tym, ale jeżeli on uważa, dorosły człowiek,
chce, to moim zdaniem to jest jego sprawa, no, między nim a jego sumieniem, on to sobie sam o sobie decyduje. Natomiast jeżeli młody człowiek bierze, to po pierwsze, no, robi sobie krzywdę swojemu organizmowi, bo ingeruje w ten układ hormonalny, który jest niestabilny. Po drugie, blokuje sobie te przyszłe przyrosty. Ja nie podam teraz nazwisk konkretnych może, no bo by się na mnie obrazili chłopaki pewnie, ale jest dużo zawodników, takich właśnie, którzy zaczynali w dawniejszych czasach w Polsce w MMA startować. Większość i brali duże ilości właśnie jakichś środków dopingujących, sterydy, tak myślę, i zaczynali nie wiem, powiedzmy, w półciężkiej. Kilku z nich walczy do dzisiaj, tak zaczynali w półciężkiej, tak dzisiaj walczą nawet w lekkiej niektórzy, albo kończyli karierę w lekkiej, ale większość z nich po prostu szybko odpadła. Na początku wchodzili, robili szybko właśnie, byli takimi gwiazdami jednego albo dwóch sezonów i później nagle się kończyli, bo się okazywało, że no, trzeba zwiększać, zwiększać, a już się nie da tych dawek zwiększać, bo człowiek przestaje się ruszać, jest za bardzo spompowany, nie da się tak walczyć. Albo po prostu udawał kilku, do dzisiaj walczy, ale po prostu oni są w kategoriach wagowych no, tak niższych, że o Półciężki do 3-4 lekkiej to kategorie. jest No to jest, 20, 23 kg różnicy. no ale po prostu oni kapnęli się szybko, odstawili póki czas, nie wiem czy całkiem odstawili, czy tam biorą tylko małe dawki, ale im to wyszło na zdrowie, walczą do dzisiaj, nie? I to jakoś tak zadziałało. No, trzeba rozgraniczyć, że w kulturystyce zależy tylko na tym, żeby nabić się mięśniami i zalać to tak jakby wodą, żeby prezentować te mięśnie, a jednak w sportach walki w MMA chodzi o co innego. Chodzi o przyrost sił, ale niekoniecznie zalanie się masą mięśniową, bo przecież trzeba zrobić wagę, więc to na pewno nie pomaga. Przede wszystkim wydaje mi się, że głównym celem, dla którego bierze się sterydy, jest wydolność. Niezupełnie, to znaczy tak, w ogóle a propos kulturystyki, ja nie jestem kompetentny, żeby się wypowiadać o kulturystyce, natomiast zalewanie wodą to też nie jest cel kulturystyki. Właśnie wodę się przed zawodami usuwa z organizmu, bo wtedy lepiej te mięśnie wyglądają, bo człowiek jednak obdarty ze skóry same mięśnie. Sterydy typu testosteron ciągną duże ilości wody do tkanek podskórnych, je się diuretykami, czyli takimi specjalnymi substancjami odwadniającymi usuwa z ciała przed zawodami, ale no mniejsza z tym zostawiamy kulturystykę. Natomiast po co się bierze sterydy? Żeby poprawić wydolność. Przede wszystkim sterydy bierze się po to, żeby poprawić a siłę, bo one bardzo mocno wpływają na siłę, żeby wzmocnić aparat ruchu, często się bierze te sterydy, żeby poprawić regenerację, to jest ważne. Niektóre sterydy poprawiają mocno wytrzymałość siłową, ale taka wydolność typu cardio, to sterydy na to nie wpływają. Na to bierze się takie rzeczy, bo teraz tak, doping może być skierowany na poprawę osiągów siłowych i tutaj mam też na myśli szybkościowe, bo szybkość i siła trochę do jednej bramki grają. To tam jest różnica w treningu, ale jeżeli chodzi o wspomaganie, to jest upraszczając dosyć podobnie. Natomiast jeśli chodzi o wydolność, to teraz właśnie to jest temat. Sterydów raczej się nie bierze, żeby poprawić wydolność i najczęściej koksiarze, czyli ci, którzy bazują na sterydach, mają problem z wydolnością. To Mariusz Pudzianowski nigdy nie przyznał się do stosowania sterydów, ale szanuję go, bo jak go pytali, czy bierze sterydy, to on mówił: zostań strongmanem, jak będziesz na moim poziomie, to zobaczysz, czy da się bez sterydów robić. Czyli nie powiedział tak, ale też nie powiedział nie i sugerował wiadomo co, także no za to mam do niego szacunek, że nie palił Jana. No ale właśnie przez to, że on miał dużo tych mięśni wyhodowanych, to pamiętamy tak zwana pudzilla, nie? Czyli siny pudzian zataczający się w drugiej rundzie. No im większe mięśnie, tym więcej tlenu potrzebują. Tak, a to jeszcze nie były takie naturalne, tylko wyhodowane mocno i dlatego te demony tej kondycyjnej potrafią do pudziana i do teraz wrócić czasami, nie? Ostatnie walki szybko kończył, ale no, potem był moment, że Pudzian tej kondycji nabrał, ale jednak no, bywało, że i potrafił Taka się spompować. walka, która pokazała najbardziej ten wzrost u niego kondycji, to chyba z Jayem Silvą te pełne 3 rundy. Tak, wtedy miał na 3 rundy, chociaż no, też inna sprawa, że walczył z chłopem z kategorii, 84. tak, no, to więc się mniej dużo męczył, ale na przykład widzieliśmy walce z Różalem. Wpadł w Różala w tej pierwszej rundzie, obalił, cisnął go, cisnął, cisnął w tym parterze, Różal to
Przeleżał tą rundę na dole, nie miał tam palcem, nie kiwnął nawet, bo nie miał co zrobić, przez silnego pudzia natrzymany, ale w drugiej rundzie już mocno spompowany pudzian ruszył tak kulawo po dobenie, wpadł w tą gilotynę i odklepał taką z motylej gardy prawie niedopiętą gilotynę, bo on sam się po prostu już miał problem ze złapaniem oddechu, lekki obwód szyi i go tam prawie wykończył. Także to jest właśnie to i do tacy ludzie biorą, właściwie bierze się inne środki. Po pierwsze stymulanty pomagają nie czuć zmęczenia, się bierze właśnie te kokaina, amfetamina. One ci co prawda nie zwiększą ilości tlenu, możesz dalej, nie wiem, paść na zawał, ale nie odczuwasz tak tego zmęczenia, to psychicznie bardzo mocno stymuluje i wytrzymałość mięśniową zwiększa. No i bierze się na przykład takie rzeczy jak EPO, czyli erytropoetynę. Ona zwiększa, substancja zwiększająca, znaczy preparat, który zwiększa ilość czerwonych krwinek w twoich naczyniach krwionośnych, we krwi po prostu. Czerwone krwinki to są te ciałka krwi, które roznoszą tlen do mięśni. Im więcej jest tych czerwonych krwinek, tym więcej tlenu do mięśni roznoszą. To nie ma sensu przez brania przez zawodników, którzy mają dobrą wydolność tlenową. To biorą najczęściej te wagi ciężkie. Chociaż też trzeba, muszę powiedzieć, że znam kilku zawodników z tych lżejszych wag, którzy to biorą, którzy naturalnie mają problem ze zrobieniem dużej wydolności tlenowej. MMA to jest wydolność mieszana, czyli tlenowo-beztlenowa. Także no, powiedzmy, ktoś, kto ma olbrzymią, gigantyczną wydolność tlenową, na przykład maratończyk albo ultramaratończyk, co potrafi biegać 24 godziny, w MMA zdechnie po minucie albo dwóch, nie? Oni nie nadają się do tego, bo oni potrafią pracować na tlenówce non-stop, ale na, jak wchodzi ta mieszana wytrzymałość, ta beztlenowa, to umierają od razu. Nie nadają się do tego, dlatego wytrzymałość tlenowa nie jest najważniejsza w MMA, ale pewien minimalny próg trzeba mieć i to jest całkiem wysoki próg. Z nim mają problem tacy zawodnicy właśnie, którzy mają, najczęściej ci duzi, którzy mają dużo mięśni do dotlenienia i to EPO jest bardzo popularne w wadze ciężkiej. Do tego bardzo popularne są leki astmatyczne zwiększające wymianę gazową w płucach, zwiększają te pęcherzyki na oskrzelach, na płucach, żeby więcej tlenu dało się pobierać do płuc, żeby więcej tego tlenu było wyłapywane przez krew i to jest często łączone, takie właśnie dla astmatyków. I dlatego kadra norweska w biatlonie, wszyscy robią na astmę, tak. Ale zanim przejdziesz dalej, to chciałbym Ci zadać pytanie odnośnie właśnie tej kategorii ciężkiej i tego, że oni zazwyczaj stosują te środki wspomagające ich wydolność. Nie masz wrażenia, że w momencie, kiedy USADA weszła do UFC, to widowiskowość walk w kategorii ciężkiej trochę zubożała? A nie tylko w ciężkiej. W ciężkiej to bardzo mocno się odbiło, ale to ja to widziałem też po wadze półśredniej chociażby bardzo mocno, ale do tego zaraz. Bo powiedziałeś tak w uproszczeniu, rozmawialiśmy o tym przed programem, kiedy USADA weszła do UFC. USADA to jest amerykańska organizacja i uwaga, nie państwowa, ale prywatna, pozarządowa w tym sensie, nie, że prywatna, pozarządowa organizacja próbująca zaprowadzić te światowe standardy walki z dopingiem w Stanach. UFC należy do tej, jest kontrolowane przez USADę, przy czym dużo ludzi tak właśnie myśli, przyznam się, ja też tak myślałem do niedawna, przygotowując się do tego programu, doczytałem dokładnie, mi się wydawało, że koło 2015 USADA weszła do UFC, w rzeczywistości nie, UFC już od 2001 roku jest kontrolowane przez USADę, natomiast od 2015 roku nastąpiła taka bardzo mocna intensyfikacja działań USADY w UFC, wzmożone kontrole, większe kary. I to, co wspomniał Filip bardzo celnie, zaczęliśmy nagle obserwować zawodnicy, którzy wcześniej się nie męczyli, to w wadze ciężkiej po prostu symbolem tego jest Cain Velasquez. Też o tym niedawno wspominaliśmy. Cain Velasquez to był człowiek, który nie znał zmęczenia. Tak, 110 kilo. Tak, to było, no to było niesamowite. Ja oglądałem panem tego walki, no jak to jest możliwe. On zajeżdżał po prostu, ale na takiej pracy przez 5 rund gwałcił, jeżeli ktoś był w stanie wytrzymać te 5 rund, bo na przykład taki junior wytrzymał te 5 rund, ale był po prostu masakrowany tak nielitościwie. On tam umierał na skraju nokautu, rozbity, zadyszany, a spokojnie, a Velasquez cały czas na pełnych obrotach, gdy wychodził uśmiechnięty, nawet nie zdyszany specjalnie.
No nie wiem, co on brał, ale jak właśnie nastąpiły ta intensyfikacja działań usady, nie było jakiś czas Velasqueza po kontuzji, wrócił i to wróciły zwłoki Velasqueza, zombie z Velasqueza. Wtedy walczył sobie wtedy z tym, z Ole, tym teraz Olejnikiem przegrał, Z z Werdumem, Werdumem. tak jest. Nie? Wtedy Werdum po prostu, który był skazywany na pożarcie, uważam, że nie miałby szans ze starym Velasquezem. Nagle Velasquez po pierwszych był wolny jak mucha w smole. Machał tymi rękami tak wolno, że Werdum no nie miał żadnych problemów. Po pierwszej rundzie to już dyszał jak Pudzian w trzeciej rundzie. No, to naprawdę no, to był no nie ten człowiek. Nie wiem, co on tam brał, nie wiem, co on tam odstawił przez tą właśnie zmienioną politykę usady, ale to tak zniszczyło, a jeszcze na pewno musiał brać coś w rodzaju hormonu wzrostu, bo i odstawił to, bo się postarzał w ciągu 2 lat o 20. Z takiego, wiesz, naprawdę młodego, normalnego chłopa, dwudziestoparolatka z wyglądu, wrócił czterdziestoparolatek, siwy, pomarszczony, z obwisłą twarzą. No po prostu to jest przykład. Paradoksalnie ta sama przypadłość dotknęła teraz wspomnianego Werduma w ostatniej walce z Olejnikiem. Też już wyszedł, zresztą komentowaliśmy to Tak. wydarzenie i zauważyłeś to w momencie, kiedy wychodził, że postarzał się strasznie po. Postarzał, tylko że u niego to jeszcze mogło być z wieku, bo on ma te 42 lata, teraz nie wiadomo jak ćwiczył z grup, ale no, jest młodszy od niego Velasquez, on wychodził, no i on się w ciągu 2 lat tak postarzał, nie? U Werdum to mogło nastąpić powiedzmy naturalnie, no tak, chociaż też troszeczkę szybko to poszło, masz rację, nie? Ale no, po prostu u Velasqueza to było tak, że aż mnie to tak uderzyło, że ja nie wierzyłem, że to jest ten sam człowiek, nie? Co to się podziało z chłopem, poznać go po prostu nie szło, ani jeżeli chodzi o jego ruchy, ani o wygląd. No dramat był po prostu. I w ogóle no, od tego 2015 roku zobaczcie, ilu się zmieniło mistrzów w tych poszczególnych kategoriach. Jeszcze zostając w kategorii ciężkiej, to moglibyśmy sobie zrobić taki pokaz slajdów ze zdjęciami sylwetki Alistaira Overeema, jak ona się zmieniała na przestrzeni lat. A i właśnie teraz no, znowu tak trafiłeś to, co chciałem powiedzieć. Historia Alistaira Overeema. No nie da się pominąć tej historii, jeżeli chodzi o historię dopingu w MMA. Pamiętają wszyscy pewnie fanowie Overeem, no bardzo wysoki chłop, ponad 2 metry wzrostu, wywodzący się z K1, jeszcze walczył w Pride'zie. Czasy te stare, kiedy walczył w Pride'zie, początki w K1, on był szczupły, to znaczy wiadomo, dobrze zbudowany facet, szerokie plecy, ale taki stosunkowo szczupły, wyżylony, nie? On tam ważył grubo ponad 100 kilo, to nie był ułomek oczywiście. Ale to nie był taki typ kulturysty, to był taki no, stosunkowo szczupły. Te proporcje miał takie no, jak fighter, taki właśnie z K1 wzięty. Miał fajne walki, walczył, tam wygrywał, przegrywał, miał tam swoje atuty, ale w pewnym momencie on po prostu zaczął rosnąć, ale na szerokość i same mięśnie. I był taki moment, że on w ciągu tam roku nabrał 20 kilo mięśni, zaczął wyglądać, nogi miał już nie jak dzisiejsi kulturyści, ale górę to już mógłby w kulturystyce chyba startować. A pewnie zaraz mnie jakiś kulturysta ochrzani, co ja gadam, że to nie kulturysta, ale no tak to wyglądało. To był naprawdę tak potwornie wielki chłop się zrobił. Nabierał tych kilogramów Nie w wiem, czy oczach. pamiętasz, czemu zawdzięczał. Zaraz do tego dojdę, a ty powiedz, Filip. Alistair Overeem twierdził, że to dzięki koninie. Tak, pytano właśnie, czy on jakiś doping stosuje, jakieś sterydy bierze, tak rośnie, a Alistair Overeem z taką kamienną twarzą, nie, ja jem dużo końskiego mięsa, to wpływa na to, że moje mięśnie i siła rosną bardzo szybko. I właśnie ksywa konina właśnie stąd się wzięła, że wszyscy wiedzieli, że on koksuje w opór, a on cały czas twierdził, że nie. I to koksowanie, jeżeli chodzi o stronę sportową, no to dało mu sukcesu, trzeba powiedzieć. To jest jeden z, no, 100 zawodników zgubiło, jemu dało, bo został mistrzem K1. Chociaż normalnie nigdy by tego nie wygrał. Tutaj zrobił się tak wielki, że on po prostu stawał za podwójną gardą. Lepsi od niego zawodnicy doskakiwali, go bili seriami, kopali, a on tylko jednym ciosem albo jednym kolanem odpowiadał, nokautował przeciwnika. Schował się za tymi podwójnymi rękawicami. No i przyszedł czas na UFC. No, UFC, ta polityka antydopingowa mocna. No i na dzień dobry no, poinformowali go, że nie może, że będzie kontrolowany na pewno, że nie może koksować. On cały czas, on tylko mięso końskie je. Stoczył pierwszą walkę z powracającym po chorobie Brockiem Lesnarem. Wygrał tą walkę miażdżąc po prostu tym middle kickiem. No, wybił wątrobę przez ucho Lesnara dosłownie. No, zmiażdżył Lesnara.
i udało mu się uniknąć kontroli antydopingowej. Miał być poddany badaniu moczu, tam był wtedy cały cyrk. Kazali się Overeemowi przed tą walką przebadać. Zgłosił, miał podlecieć do Stanów, bo w Stanach jest 30, w tej chwili nie wiem ile było wtedy, w tej chwili jest 36 specjalistycznych wielkich laboratoriów zajmujących się badaniami antydopingowymi. Nie wiem ile było wtedy, czy pewnie mniej, ale też na pewno musiało być ich trochę. Miał przylecieć Overeem do Stanów przed tą walką, się zadać. I Overeem zaczął tego unikać. On tam wtedy tłumaczył, że nie może przylecieć, bo jego matka jest chora, to jest dla niego ważniejsze, bo coś tam, jakieś miał te, ale on się zbada w Holandii. No ale uznał, no nie, w Holandii się nie możesz zbadać, bo nie ufamy tym holenderskim laboratoriom i to nie są takie laboratoria, które my uznajemy. A co wy chcecie od holenderskich laboratoriów? Czym one są gorsze? Proszę, ja tu mam wyniki. Wysłał jakieś wyniki z holenderskiego laboratorium. No i oto była wiadomość. No w końcu powiedzieli w Anglii. Masz niedaleko do Anglii, wsiąść samolot, podleć do Anglii. Tam mam jakieś laboratorium. Tam oddasz mocz do badania. No i tak stanęło, że Overeem, okej, zgodził się z Włochami. Umówili się, że on musi wsiąść do samolotu, który go tam miał w tym samolocie obserwować. Co on robi w tym, zaraz wytłumaczę dlaczego. Mieli go obserwować, no ale przyleciał do tej Anglii, nasikał do słoika, czy tam do tego, do tej próbówki i okazało się, że jest czysty. Żadnych tam sterydów. Ale no, nie byli zadowoleni przedstawiciele tych antydopingowych badań w UFC, bo no, podejrzewali, że zrobił wała. Jak można zrobić wała w ten sposób? No jest sposób, mi się nie śniło o tym sposobie, ale to no, kiedyś jak ludzie mieli oddawać mocz, to kombinowali tak, na przykład ja byłem nakoksowany, Filip nie, to Filip sikał, ja brałem sobie jego siki, wlewałem do woreczka, przyklejałem go sobie ten woreczek do brzucha, wbierałem taki kabelek z kranikiem i jak miałem sikać, no to sobie podchodziłem, obracałem się, zamiast interesu wysuwałem kabelek i udawałem, że sikam naprawdę nie swoim sikiem. Do tej probówki dawałem, no i wychodziłem, że jest ok. No ale to ci, którzy badali, no też nie są głupi, więc teraz obowiązuje taka procedura, że trzeba opuścić spodnie do kolan, trzeba podnieść koszulkę, obejrzą cię dokładnie, czy nie ma, no i tak no de facto oni prawie widzą, jak sikasz. Jest to takie no, bardzo mało intymne, no ale się muszą na to zdecydować, jeżeli chcą no, być atletami na najwyższym poziomie. No, ale no, atleci to też bez problemu obeszli, mianowicie przetaczając sobie cudze siki przez cewkę moczową. Czyli po prostu ja siedzę, wysikam się i cewnik sobie wprowadzam no, do środka, do pęcherza, wtłaczam sobie cudze siki kogoś, kto jest czysty i później po prostu sikam w ten sposób. No, podejrzewam, że albo Overeem to sobie to zrobił wtedy w Holandii i wytrzymał bez sikania cały lot, albo dokonał tej operacji w kiblu w samolocie, bo tam go nie obserwowali, nie? No w każdym razie jakoś ten test przeszedł antydopingowe. Ciekawostka, na początku w ogóle ludzie przetaczali sobie wodę czystą i sikali czystą wodą, ale wtedy kapnęli się, że to jest czysta woda i zaczęli ważyć. Teraz jest na każdym badaniu moczu jest ważony mocz, bo mocz jest cięższy od wody. O ile tam woda waży litr równy kilogram, no to litr moczu waży tam kilogram i chyba 3 do 5 gramów, nie? Bo to no, mocz też waga się waha. I ważą, jeżeli jest za lekki bądź za ciężki, no to dyskwalifikacja. Ale po prostu wzięli i zaczęli sobie cudzy mocz przetaczać, co może się wydawać obrzydliwe. Mnie się wydaje obrzydliwe, ale czego nie zrobi atleta, żeby przejść badania antydopingowe. No i podczas. Czego nie zrobi Alistair Overeem, żeby wyszło, że to nie, jednak nie konina. Że to jednak. No i tylko Alisterowy i tak w końcu wtopił, bo wzięli go znienacka. Wtedy pamiętam, że na jakąś konferencję przed następną galą w Stanach zaprosili go na konferencję i go tak dla tej konferencji poprosili, żeby nasikał. I on się nie spodziewał tego badania, nie było mowy o żadnym badaniu, nie miał wyboru, musiał nasikać, no i się okazało, że ma przekroczony grubo testosteron w organizmie. To jest to, o czym wspominałeś. Testosteron, stosunek 1 do 1, a u Alistaira Overeema wspominałeś to już na którymś z podcastów, czy na transmisji na żywo z komentowania gali. Tam było bodajże 10 do 1.
On miał przekroczoną tą normę kilkunastokrotnie, natomiast chociaż na przykład teraz jeszcze sprawdzałem w Wikipedii, było podane, że tylko dwukrotnie, ale różni źródła podają, ale pamiętam wtedy podawali, że to było kilkunastokrotne przekroczenie. I jako ciekawostka, Aleksander Szlemenko przebił potem Overina, który miał 50-krotnie prawie przekroczoną tą normę testosteronu. No ale w każdym razie, no i wtopił Overin na inne środki, nie wiem czy go badali czy nie, ale wtedy wtopił na testosteronie. No i potem jak wrócił, no to widać było, że zmalał Overeem mocno. Naprawdę to już nie jest ten taki, no dalej jest olbrzymi chłop, wiadomo. Dalej na pewno coś tam się bije doping, ale już nie jest tym samym koniną, który był wtedy, nie? Którego można by, no nie wiem, od pasa w górę wystawić w kulturystyce bez mała. Umówmy się, bo trzeba wytłumaczyć też naszym słuchaczom, że mimo tego, że USADA panuje nad tymi przepisami i nad kontrolowaniem zawodników, to nie oznacza, że zawodnicy nie stosują dopingu. Tak, i teraz właśnie dochodzimy, bo teraz tak, to o czym ja mówiłem, dlaczego uważam za fikcję te badania antydopingowe, no ci, którzy ścigają doping, są zawsze o dwa kroki za tymi z dopingu, bo no naprawdę, jeżeli powiedzmy, ja jestem zawodnikiem, wiem, że będę kontrolował, no jeżeli ja sobie przetoczę ten mocz cudzy do swojego pęcherza, no to tak naprawdę jak to można sprawdzić, nie? No, to jest tak, że mają prawo, na przykład, gdzie ty jesteś, przyjeżdżamy do ciebie, zaraz sobie nasikasz. Mówię, a jestem tu i tu. No wiadomo, ale nie przyjadą od razu, ja sobie wcześniej mam przygotowany cudzy mocz, przetaczam go sobie, no i co? No i wysikam ten mocz i tyle, nie? Tam oni próbują, że raz wysikać, potem znowu wysikać czy coś, no ale to też nie ma takich możliwości fizycznych, żeby łazić za kimś cały dzień i, że tak powiem, wszystko Trzeba wyłapywać, co on powiedzieć, tam że USADA wysikał. też się wycwaniła, bo tak przy Overeemie musieli go ściągać do innego kraju, tak teraz USADA przyjeżdża do domu, niezależnie od tego, gdzie zamieszkuje zawodnik, czy to w Polsce, czy w Holandii. USADA wynajmuje pracowników odpowiedzialnych za sprawdzanie właśnie zawodników z innych zakątków świata, nie tylko tych, którzy mieszkają na co dzień w Ameryce. Zgadza się, przybywają do domu, ale to jest kwestia tego, żeby mieć zawsze pod ręką właśnie aparat do cewnikowania, do przetaczania i tam szklaneczkę cudzego, czystego moczu, takiego bez żadnych tych. No to nie jest też tak, że sobie siedzisz w pokoju, a tu nagle przez okno ci włazi pracownik USADY, oni dzwonią, że zaraz będziemy u ciebie. A to spokojnie, jeszcze tam mieszkasz, masz jakąś kumatą żonę, która troszeczkę ci pomoże, to zawsze to zdąży zrobić. To jest naprawdę, to jest nieprzyjemny zabieg na pewno. Nigdy nie byłem cewnikowany, więc nie wiem, ale ci, co mieli nieprzyjemność, mówią, że to nie jest przyjemne, ale no, czego to zawodowcy nie zrobią, żeby uniknąć takich. W ogóle, no tam jeszcze teraz USADA, czy w UFC kroplówek zakazano. Tak, regenerujących po, nawadniających po Tak. poważeniu. To ma niby wpływać, mam temu, żeby zawodnicy za dużo wagi nie zrzucali. No i to jest następna fikcja. No i w jaki sposób można wykryć, że ktoś kroplówki użył? No de facto trzeba go złapać. To robią jakieś kontrole w pokojach, jakieś takie rzeczy tam kombinują, łażą, no nie wiem, czy po bagażach ci chyba grzebią, no jak ci gdzieś tam przyłapią, no ale to też nie można komuś tak cały czas zaglądać do pokoju, to jest jedna sprawa. A druga sprawa, panem jakieś tak wymodzili taką głupotę, że będą sprawdzali, jak badania krwi robili, czy we krwi nie ma osadów z kroplówek, nie? No to takiej głupoty, no to na to się nikt nie nabrał. To widać było, że to było tak powiedziane, żeby zawodników wystraszyć, ale no to wszyscy się w czoło popukali. Jakie osady z kroplówek we krwi? O czym oni gadają, nie? Co za osady? Przecież to są sterylne, jakaś sól fizjologiczna, dajmy na to z glukozą, ta nie ma żadnych osadów. No, bo co za osady? To nie jest woda z rynsztoka, tylko to jest no wszystko sterylnie czyste, jakbyś sobie To przetaczał. jest z apteki i nie z firmy Alchemia. Tak, nie z firmy Alchemia, tak, dokładnie. Także no, to jest taka kolejna fikcja, no tam łażą, niuchają, ale dalej sobie ludzie tam przetaczają, czy nawet podają normalną strzykawkę, że nawet nie żeby się nawadniać, tylko żeby, są też preparaty, które się dostarcza właśnie do żylnie przed walką, no to można sobie tu nawet to za pomocą strzykawki gdzieś tam w kiblu zrobić, to też nie będzie z tym żadnego problemu, są tacy, którzy sami to bez problemu robią, jak nie zrobi sam, to mu to tam trener, czy tam jakiś corner, to szybko walnie i to też nie jest żaden problem, no i to jest nie do wykrycia praktycznie, nie?
No i także taka walka z nim to jest walka z wiatrakami. No łapią tam czasami coś kogoś. Jeszcze mamy takie przypadki jak ten John Jones, no tu złapany na Turanabolu i co, no i nic, dalej walczy, dalej jest tym. Ciekawostka, bo John Jones, jedno ze zwycięstw nad DC zostało mu zabrane ze względu właśnie na to, że wykryli Turanabol, ale DC, też tu jest kontrowersja, bo przebadany DC przed walką z Johnem Jonesem okazało się, że jego stosunek testosteronu do epitestosteronu, który powinien wynosić 1 do 1, wynosił 0,4 do 1, czyli testosteron był o ponad połowę mniej niż powinien być, co sugeruje, że DC przyjął jakieś preparaty obniżające ten poziom wykrywalnego testosteronu. Nic ostatecznie DC-emu nie udowodniono, bo nie wykryto żadnego takiego preparatu we krwi, ale no, skoro nie udowodniono mu nic oficjalnie, no to też nie mogę tak się wypowiedzieć, no ale no, o czym to może świadczyć? Dlaczego zdrowy, silny, wysportowany chłop miał o Obniża sobie połowę testosteron. niż testosteron? No. To powód mógł być tylko jeden, no albo by znaczyło, że DC jest chory, ale no po prostu tryskał zdrowiem i siłą, no gdyby był chory i miał połowę testosteronu, który powinien mieć, to nie byłby w stanie walczyć na takim poziomie. Ja Trzeba bardzo... też zauważyć, że DC, nie pamiętam teraz, chyba z Holly Holm, jest na pierwszym miejscu z ilością negatywnych testów na obecność dopingu. Tam jest bodajże 50 razy był testowany i 50 czystych testów ze strony DC. No poza tą jedną kontrowersją, o której mówisz, no ale finalnie nic nie udowodniono. No grubo, a pamiętasz aferę z Romero Palacio i odszkodowaniem? Tak, na chyba 30 milionów za No. zanieczyszczony suplement. I przy czym ja jestem bardzo ciekaw, czy on to odszkodowanie dostał, bo nie wiem, nie Nie wiem, czy ta znalazłem. firma byłaby w stanie wypłacić. Ja myślę, żeby było, ale ja myślę, że to jest wałem słowem, że tak, złapali Palacio na dopingu. Jak na niego patrzę, tak jakiś patrzył na Overeema, nie? Chłop po 40, a po prostu tur wysportowany, Żołnierz skaczący jak Bonu. małpa, nie? No, oczywiście, no i złapali go na dopingu, no nie, to wszystko był zanieczyszczony Czyli myślisz, suplement. że to był taki deal między firmą produkującą suplement, że dogadali się. Znaczy, jest to wyłącznie moje przypuszczenie, więc proszę tego nie traktować jako jakąś oficjalną spiskową, ale ja nic nie słyszałem, a raczej by o tym było głośno, żeby on de facto to odszkodowanie otrzymał. Tak, było tylko zasądzenie, że. Tak, było, że ta firma się przyznała, jakieś tam próbki dała, że faktycznie powiedział, że brał ten suplement. To co trudniejszego jest dogadać się z jakąś tam firmą mniejszą lub większą? Ktoś powie, że ale to przecież ta firma straci klientów. Otóż nie, moi drodzy, ta firma zyska klientów, bo to tak działa, że cała masa młodych ludzi niestety, jak się dowie, że w tej odżywce są sterydy, po których To rosną będzie kupować. mięśnie, to będzie właśnie kupować tą odżywkę. No i Co to jest ciekawe, UFC też już razem z USADA wysłaniło się w stosunku do zanieczyszczonych suplementów, ponieważ zostały wprowadzone suplementy na listę, które są badane co jakiś czas. Jeżeli zawodnik zostanie złapany i będzie zwalał to na zanieczyszczony suplement, ale ten suplement nie będzie znajdował się na liście, którą stworzyło UFC i USADA, to już ten myczek na ten suplement nie przejdzie. Ale to no, dochodzimy już naprawdę do absurdu w tym momencie. I tak, z jednej strony mięso w Stanach, już nie tylko w Stanach zresztą podobno, faktycznie jest zanieczyszczone anabolikami. No, i tam jest, można znaleźć właśnie dekadurabolin, i jakieś tam i winsol, całą masę innych plejadę różnych substancji. To się później u ludzi wykrywa, którzy to mięso jedzą. No i teraz UFC też odstąpiło od karania za te takie mikro ilości w organizmie, takich poniżej dawek fizjologicznie czynnych. Ale no, tego jest po prostu tyle, że no, to jest naprawdę, robi się taka walka z wiatrakami i po prostu tam już wszyscy w piętkę gonią i tam nie wiadomo kogo na czym złapią, biorą ludzie ten doping, maskują sobie na różne sposoby, łapią jakieś tak jak Diaza, Nate'a złapali na właśnie jakiś bardzo, bardzo skromny w 2019 roku, bardzo skromnych ilościach
testosteronu. On się wkurzył, rozpętał kampanię, że on nie bierze żadnego koksu, a do tego on w ogóle nie je mięsa, żadnych odżywek takich nie bierze. To jest jakiś wałek, skąd on to ma. No i koniec końców skończyło się, przyznano mu rację, że są tak małe ilości, to nawet z wody z kranu może pochodzić, albo z jakiejś tam innej wody, że mogło się znajdować no, w wodzie, w czymkolwiek, albo w jakichś produktach pochodzenia roślinnego, nawet takich przetworzonych. I już dali mu spokój oficjalnie, było, bo się wtedy obraził na nich strasznie Diaz. No i ten. No i ustąpili mu. No i no nie czarują. No, biorą tam i brać będą. Czasami może kogoś złapią. O Meldonium już wspominałem. To jest taka. Chciałem powiedzieć o Meldonium. Już przypomnę tylko, bo gadałem kilka podcastów do tyłu. Rosyjski preparat. Z lat tam jeszcze w 60. tak wymyślony najpierw na potrzeby weterynarii, potem szybko przez wojsko sowieckie zaadaptowany dla wojska. Okazało się, że świetnie działa w warunkach górskich, ponieważ zwiększa adaptację człowieka właśnie do tych warunków, gdzie jest obniżona ilość tlenu, osłania bardzo dobrze układ krążeniowy, układ sercowo-krążeniowy. Potem zaczął być wykorzystywany ten preparat w farmaceutyce, w ogóle w leczeniu, po jakichś tam stanach niedokrwiennych, udarach mózgu, zawałach serca. No i zaczęli to też sportowcy brać. I niedawno trafiło to na listę środków dopingujących, między innymi wykryto to prawej tej wybitnej tenisistki i u całej masy innych sportowców i to takich z różnych dyscyplin. Brali to i ciężarowcy, brali to i biegacze, i tenisiści to brali, i bokserzy to brali. Fiodor Emelianenko przyznał się, że to brał. Przy czym no, brałem, no bo legalne było, to czemu miałem nie brać, dobre jest. I to było długo legalne, można było sobie to po prostu całkowicie legalnie brać i teraz już chyba w 2019 albo 2018 to zostało zakazane, czyli tak bardzo niedawno. I teraz cała masa ludzi, no i oto jest afera, bo zostało to uznane za doping, czyli coś, co podnosi sztucznie wydolność organizmu, a w rzeczywistości z badań farmakologicznych nie wynika nic takiego, żeby to rzeczywiście miało podnosić wydolność. Z badań tych takich oficjalnych wynika, że to bardzo dobrze pomaga chronić serce i układ krążenia przed przeciążeniami różnymi. I to zwłaszcza u takich starszych sportowców ma duże znaczenie. Zresztą nie tylko sportowców, też ciężko pracujących ludzi, na przykład już nie wspomnę o rehabilitantach, ale ciężko trenujący sportowiec, który ma już grubo ponad 30 albo tak ponad 40, tak? Choć w UFC jest kilku takich zawodników po 40 i bardzo dobrze sobie jeszcze radzą, albo dobrze sobie chociażby radzą. I oni, dla nich to jest naprawdę, oni ciężko trenują. Jest taki wzór mierzenia maksymalnego tętna dopuszczalnego dla każdego człowieka. 220 minus twój wiek, czyli masz 30 lat, twoje dopuszczalne maksymalne tętno jest 190. Powyżej tego 190 możesz się pan przekręcić. Tak się to uznaje. Oczywiście sportowcy to mają podniesione, rzecz jasna. Natomiast nawet sportowcy trenując, ciężko walcząc, no, może się tego zawału serca dorobić. Meldonium pomaga chronić przed tym. I teraz no, może być tak, że nam się kiedyś w jakimś sporcie, chociażby właśnie w MMA, jakiś taki Fiodor, co 10 lat to brał, ciężko trenował, gdzieś dalej chciał ciężko trenować, to nie pomaga w trynie, więc mu to nie obniży jego wydolności takiej, ale po prostu sprawi, że jak on znowu wejdzie na takie tętno, to mu nagle serducho nie wytrzyma i klęknie, nie? I mogą być z tego nieprzyjemne jakieś takie historię, dlatego no, to tak czasami walka z dopingiem to jest też takie wylewanie dziecka z kąpielą. Owszem, gdyby ktoś wykazał, że Meldonium zwiększa wydolność, to mogłoby być to zasadne, ale jak ja tak czytałem te oficjalne badania wszystkie, to nigdzie nie zostało wykazane, że Meldonium faktycznie tą wydolność zwiększa. To bardzo zapobiega różnym takim nieprzyjemnym następstwom albo pomaga się zrehabilitować. Zrehabilitować, no w sensie zrehabilitować, Na pomaga w rehabilitacji. liście takich zakazanych środków przez USADE, bo tutaj skupiamy się na MMA, jest na przykład ibuprom Zatoki. Więc oni lecą już też taką skalą ogólnikową, nie skupiają się tylko na tych substancjach, które podnoszą możliwości zawodników, ale
ale też lecą już bardziej. Wiem, że kiedyś Karolina Kowalkiewicz o tym wspominała, że nawet musi uważać, jakie leki przyjmuje gdzieś tam przepisane przez lekarza, żeby to było zgodne z tym, co USADA tam respektuje. To chyba nie USADA, tylko to światowe w ogóle, bo USADA amerykańskie. Aha, bo mówisz o Karolinie Kowalkiewicz, Tak, tak? Bo nas tak. tak. Ale ibuprofen Zatoki to rozumiem, bo znaczy, ja nie wiem, jaki ma skład poza ibuprofenem ibuprofen Zatoki, ale domyślam się, że skoro to jest na Zatoki, to musi się znajdować w składzie oprócz ibuprofenu, czyli tego przeciwbólowego czynnika, musi się znajdować chlorowodorek pseudoefedryny, który działa obkurczająco tam właśnie na te wszystkie naczynka w nosie, likwiduje katar bardzo dzięki temu. A chlorowodorek pseudoefedryny to jest po prostu pseudoefedryna, to jest mocny stymulant, zresztą z tego się później też właśnie amfetamin robi, albo metamfetamin, to jest taki właśnie komponent do produkcji tego i no, to jest jako środek dopingujący normalnie. Zresztą ciekawostka, kofeina była jeszcze niedawno środkiem dopingującym, tylko w jakiejś tam większej dawce, nie? Że tam mała dawka, czy mała, nawet spora dawka kofeiny była ok, ale jak się przekroczyło jakąś tam ilość, no to było liczone za doping, ale to w końcu ściągnięto. Natomiast domyślam się, że ibuprofen Zatoki musi mieć chlorowodorek pseudoefedryny w składzie, a chlorowodorek pseudoefedryny, w ogóle pseudoefedryna, czy to naturalna, w jakiej formie jest, liczona jako doping, bo ona po pierwsze sprzyja utracie tłuszczu, działa termogennie, w treningu sprzyja utracie tłuszczu, a oprócz tego działa tak, przez to, że spala tłuszcz, daje więcej energii, działa mobilizująco, dodaje więcej takiej energii, więcej pary daje. Także trzeba uważać, co się bierze, no ale to cała masa lekarstw, na przykład, no, jak ktoś może mieć przez lekarza przepisane testosteron w zastrzykach, nie? Albo tam w tabletkach, albo w masie, czy tam w czymkolwiek i może w tym momencie już podejść pod te, nie? Zwykle jest tak, że trzeba przedstawiać recepty. No teraz wspomniałeś wcześniej o tej reprezentacji norweskiej, Którzy wszyscy mają tak, w zdiagnozowaną narciarstwie astmę. biegowym i każdy ma wystawiony papier od lekarza, że cierpi na astmę i musi brać specjalne te preparaty Co rozszerzające. ciekawe, ja tak sięgam pamięcią i miałem takiego kolegę, który chorował faktycznie na astmę. Jak chodziliśmy grać w piłkę, no to no nie był demonem wytrzymałości. Zazwyczaj po kilku zrywach do piłki kończyło się jego granie, więc nie wyobrażam sobie, gdzie w biatlonie czy tam w narciarstwie tej wydajności trzeba mieć bardzo dużo i po tym śniegu na tych nartach zasuwać. Nie wyobrażam sobie, żeby wszyscy tam chorowali na astmę. A ile razy się widziało na galach MMA, jak to właśnie tam w przerwach między rundami narożnik podawał zawodnikowi atomizer do ust. No, Greg Hardy takim Tak. najgłośniejszym ostatnio przykładem pomiędzy rundami. Nie wiem, czy pamiętasz też walkę Daniela Omelańczuka z Amirem Aliakbarim na ACA. Tam też Daniel okopywał strasznie nogę Aliakbariego. Finalnie po walce Aliakbari chyba wynoszony był nawet z klatki, bo nie potrafił stanąć i gdzieś tam Daniel Omelańczuk kątem oka swojego narożnika zauważył, że coś zostało podane przeciwnikowi. Tylko też nie chciał rzucać oskarżeń, bo nie był w stanie nawet powiedzieć, jaki środek mógłby zadziałać jakoś tak natychmiastowo, bo Ali Akbari chyba wyszedł wtedy po dość słabej drugiej rundzie, jak nowonarodzony do trzeciej odsłony. To musiał być jakiś mocny stymulant, jakaś, nie wiem, amfetamina, kokaina, może coś mocniejszego. Bo są takie stymulanty, które naprawdę właśnie po to się je bierze, przestaje się odczuwać ból, przestaje się odczuwać zmęczenie, dostaje się plus do wszystkiego. Ja miałem kiedyś walkę z chłopakiem, no, naćpany, pamiętam, i to jeszcze było na Mistrzostwach Europy Kenpo. To było takie coś przypominające coś między karate a MMA, że walczyło się na gołe pięści, ale nie wolno było uderzać w głowę. I wolno było uderzać, kopać, obalać, walczyć w parterze, uderzać w parterze, tylko wszystkie uderzenia rękami były, kopać można było na głowę, ale uderzenia poniżej głowy. Tak jak w karate, Kyokushin, była wyłączona głowa. No a tak to takie MMA bez uderzeń na głowę, bez rękawic. Tam miałem w ćwierćfinale takiego wysokiego Węgra i kurde, jak się rozgrzewałem, poszedłem do kibla, on tam patrzy, on, nie wiedziałem wtedy, że to mój przeciwnik, on ciągnie krechę normalnie z bidona. Fu! Się popatrzyłem, mówię, co za matą pomyślałem.
No i później wychodzę, patrzę, a on wychodzi dalej ze mną, nie? To skubany był, tak nafrykany, pamiętam. Tłukliśmy, tam była jedna runda pięciominutowa. Dali dogrywkę po tym, walczyliśmy, przetłukliśmy się tą pierwszą rundę. To naprawdę byłem się w tej pierwszej rundzie ostro. Ja zdyszany, byłem mega, uważam subiektywnie, że byłem mega przygotowany do turnieju. Ja go tam tłukę, tego biję, a tu nic po prostu po nim, nie? No, tłukę mu tą nogę, widzę, ugina mu się ta noga, a on nic, oddaje mi cały czas, tłucze. I wtedy była chyba tylko minutowa dogrywka była, to od razu poszedłem po obalenie, obaliłem, poszedłem do balachy i ciągnę tą balachę, już przeprost tej ręki, on nic, nie? Ciągnę, ciągnę, jeszcze on tak się zaczął wychodzić, zaczął mnie kopać piętą twarz, a sędzia nie reagował na to, a nie było wolno. Się wkurzyłem i przeciągnąłem mu tą balachę i tak na 5 sekund przed końcem tej minuty dogrywkowej krzyknął z bólu i sędzia to w końcu przerwał, ale pamiętam ja następnej walki to już wychodziłem z takim pięknie okiem podbitym, ale to właśnie tak działa. No, ja nie sądzę, żeby to był taki twardziel, tylko po prostu tak nafrykany, właśnie go przyfilowałem w tym kiblu, jak tam ciągnął tuż przed rozgrzewką, nie? Także musiał być tak naćpany. No naprawdę on nie czuł tego. Ja jestem pewien, że następnego dnia nie chodzi, bo mu wchodziły te low kicki w niego, go tłukłem tymi lowami. Tą balachę mu przeciągałem, miał takich przeprostu, bo tam czułem, jak tam trzeszczy, wszystko strzela, nie? Takie nieprzyjemne też uczucie dla mnie było, ale no w końcu aż krzyknął. No to naprawdę te takie stymulanty potrafią cuda zrobić. No i to nie jest dobre dla zawodnika. Nie znam tego chłopa, nawet nie wiem, jak się nazywał, ale no, jestem pewien, że to już nie że następnego dnia, ale miał ten łokieć miał rozwalony. Tam pewnie, nie wiem, czy się nie była konieczna jakaś interwencja chirurgiczna. To naprawdę czułem, jak tam strzela wszystko, bo mu to przeciągam pomału, pomału. Mnie zaczął kopać, to ja wtedy się wkurzyłem i to pociągnąłem. I tam Ta to, granica jego bólu była no, dość mocno przesunięta była, tak, nadwyrężona. była bardzo mocno przesunięta. I był, no, obity. Ja też byłem obity po tej walce, nie? Ale no, kurczę, ile on tam zbierał, no po prostu, no naprawdę, on to musiał później odchorować strasznie. Ale tak myślę, że zbliżamy się już do końca naszego podcastu, to chciałbym wrócić do początku, bo pewnie słuchacze będą o to pytali, bo ty powiedziałeś, że ty jesteś zwolennikiem, żeby doping był. Ja jestem zwolennikiem legalizacji dopingu, a przeciwnikiem używania dopingu. To znaczy, nie uważam, żeby miało sens zakazywanie tego dopingu, ale też nikomu bym nie doradzał, nikomu bym nie walał. No, gdyby ktoś mnie zapytał, nie bierz tego dopingu. Oczywiście, też na początku powiedziałem, są wyjątki. No, jeżeli jest naprawdę sportowiec, który tam ma, no już te po tej naprawdę jest po 30, naprawdę trenuje od tam nie wiem wielu lat, zna swoje możliwości, walczy za ciężką kasę gdzieś w najlepszych federacjach świata i będzie sobie brał jakieś tam małe ilości po to, żeby pomóc przełamać kolejne bariery, no to ja nie jestem, nie wiem, jak jego rodzicem, księdzem, żeby mu tego zabronić. No, on jest dorosły, wie co robi. Ale to jeszcze raz podkreślę, jeżeli młodzi ludzie, no to już, jeżeli nastolatki, to już kryminał w ogóle, biorą takie rzeczy, to ja się pytam, gdzie są ich trenerzy, gdzie są ich opiekuni, gdzie są ich rodzice. Naprawdę, to jest niedopuszczalne. No, trener, który jeżeli cię złapało, trenera, który wiedział, że jego zawodnik bierze te sterydy, a ma, nie wiem, 18 lat, to nie wiem, powinno się uprawnienie trenerskie posadzić go, no nie wiem, jak, a jeżeli on jeszcze namawiał tego zawodnika do tego, no to jest kryminał, powinno się go od razu wsadzić za to, nie? Ja tak wspominałem o tej Almie na początku, to właśnie nie chodziło mi o to, żeby Alma wprowadzała teraz odpowiednik USADA do swoich zawodów, tylko właśnie o trenerów, żeby wpajali tym młodym zawodnikom, że to nie jest jeszcze ten czas. Jeżeli wiążą się ze sportami walki, to pewnie ten moment w ich karierze przyjdzie, kiedy będą wybierali, Nawet bym kiedy. tak nie mówił, że przyjdzie, znaczy pewnie przyjdzie, Będzie ten moment, kiedy będą wybierali, tak, masz czy wziąć. rację. Czy nie wziąć, ale to na pewno nie jest moment, kiedy wychodzą do pierwszych walk na zawodach Almy. Tak, ani nawet jak wychodzą do pierwszych zawodowych, ani nawet do piątej, ani dziesiątej zawodowej. Jak już będą w UFC, będą zarabiali, no żyli z tego, nie chcę wtedy zacząć zadanie. No, takie rzeczy jak Meldonium, będzie chłop zbliżał się do 40, nie? To jestem nawet za tym, niech sobie bierze to Meldonium. To on nie ma żadnych skutków ubocznych, nie podnosi sztucznej wydolności, a osłania mu to serducho, to tylko mu na zdrowie wyjdzie. Jak pomaga tam uniknąć jakichś problemów z mózgiem. To naprawdę taki preparat, który pomaga zawodnikom, no ale trafił na listę środków dopingujących i amba. No to
to coś tu jest nie tak. Natomiast nie no, jeżeli to powinna być za to jakaś naprawdę kara. Jeżeli trener zmusza, albo ja nawet nie zmusza, ale sugeruje młodemu chłopakowi, żeby zaczął się koksować, to do więzienia się go powinno wsadzić, a rodzice naprawdę powinni zacząć się więcej interesować, bo no, są super trenerzy, którzy naprawdę pilnują tych małolatów, no, a są tacy, co nie do, albo mają gdzie, albo jeszcze sami potrafią namawiać, no bo chcą, żeby ten młody szybko zrobił jakiś wynik, nie? I to jest naprawdę kryminał przez duże K. I wywiad też widziałem z Jurasem, też tak przygotowując się do tego programu. Tam Juras właśnie opowiadał, że według niego 70% polskich zawodników koksuje. 25% jeszcze nie stać na to, żeby się koksować, a 5% nie chce koksować. No, tak szacunkowe dane Jurasa. Nie wiem, czy trafne, ale no naprawdę, no, ja też żadnymi badaniami nie dysponuję, nie jestem w stanie powiedzieć ile. Ja to nawet powiedział tak, że są kluby. Znam takie kluby, gdzie prawie każdy koksuje, i są takie kluby, gdzie prawie nikt nie koksuje, nie? To takie, no, nie będę żadnych nazw podawał, nie będę nic Nie, bo tu nie mówił, ma ale tutaj to, bo chodzi w nie o tym to chodzi podcaście. oczywiście, ale to tak środowiskowo czasami idzie. No naprawdę, kto się tam interesuje MMA, to też sobie może bardzo łatwo chyba samemu to poznać. Kto dłużej ogląda walki, to łatwo jest rozpoznać kluby, gdzie doping jest na porządku dziennym, a kluby, gdzie doping jest, no, taki, albo może, nie wiem, czy w ogóle nie występuje, bo nie wiem, czy znam klub, gdzie w ogóle dopingu nie ma, ale no, na pewno są kluby, gdzie to jest taki rzadkość, a są kluby, gdzie to jest po prostu tak powszechne od mało lata po starszego. No i tak a propos Almy, no to niestety widziałem na Almie, no, nie raz, nie dwa, właśnie chłopaków, już nie mówię, że po dopalaczach różnych takich, w sensie typu amfetamina, ale właśnie jakiś używający takiego dopingu hormonalnego, nie no, co jest kryminałem, co niedopuszczalne. No ale no niestety tak jest i tutaj ja widzę, że nie da się tego rozwiązać od tej takiej policyjnej strony, czyli w sensie dawać jakichś, nie wiem, strażników, badania robić, to naprawdę no tu trzeba działać nad tym, żeby to rodzice działali, trenerzy myśleli. No i żeby ci młodzi ludzie, no, mieli przykład z góry idący. Co do dopingu w sportach walki i tego, kto stosuje, kto nie, no to nie chodzi tutaj o to, żebyśmy rzucali nazwiskami czy wymieniali kluby, w których, ale poza naszym polskim rynkiem to wystarczy spojrzeć właśnie na wspomnianego przeze mnie wcześniej Amira Ali Akbariego, który podpisał, chwaląc się tym wszemi wobec, kontrakt z UFC, a wcześniej to utytułowany zapaśnik irański, który został zawieszony przez środowisko zapaśnicze dożywotnio za stosowanie dopingu i niby podpisał kontrakt z UFC, ale nigdy go tam nie zobaczył. Ostatnio słyszałem nawet, że bardzo możliwe, że z powrotem wróci do UFC. No, wydaje mi się, że radość z podpisania kontraktu z UFC była duża, ale kiedy przyszły te obostrzenia, usady, czego nie można, no to jednak Ali Akbari stwierdził, że to nie ma sensu. Jest jeszcze przykład rosyjskiego zawodnika, teraz wypadło mi nazwisko z głowy, walczył ostatnio z naszym Polakiem. A, Uralski Hulk, Tak, 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 tak. No to podpisał. on też podpisał kontrakt i nie zawalczył, bo Tak, umówmy tak. się, że jak zgasnie światło, to świeci z daleka. Tak, przypuszczam. Więc wydaje mi się, że też te obostrzenia, usady, jak zobaczył, no to stwierdził, słuchajcie, to i ja się w to nie bawię. No, pewnie tak było. Także wiecie, no to jest naprawdę, no, temat rzeka, jeszcze dużo można by dodać. No, no doping był zawsze. Od czasów starożytnych jest Jest. teraz, no i niestety, jak na razie, no i będzie, no to jest po Tak jak prostu. wspomniałeś, że ci, którzy stosują doping, albo ci, którzy wymyślają, zawsze są dwa kroki przed tymi, Tak, oni coś którzy ścigają. wymyślają, ci co ścigają, muszą wymyślić, w jaki sposób to znaleźć. To wcale nie jest proste, tak jak ten doping genetyczny pokazuje. Jak już znajdą, to już następne metody się robią, no i to takie błędne koło się robi. No jest ta walka. Taka trochę z wiatrakami, złapią tam kogoś nie raz i nie dwa, ale no, ja tu jestem zdania, tak samo moja teza o tym, że narkotyki powinny być legalne, jest kontrowersyjna, ale tu uważam tak samo, no, to jest fikcja, że narkotyki są legalne, nie można ich kupić. No,
są dostępne wszędzie. Jak pracuje na imprezach, każdy, kto chce kupić, to sobie kupi. Całe to ściganie tego, to nic nie daje. No, zamykają całą masę ludzi, cały czas jest to dalej dostępne, tylko się dorabiają na tym różni spod ciemnej gwiazdy ludzie. Każdy, kto chce ćpać, to i tak ćpa. Więc według mnie to się powinno nie zakazywać Co do tego. narkotyków mam taką ciekawostkę, jak kiedyś pracowałem w Anglii i wracałem wieczorem z pracy, przechodząc przez park. Park miał, ja wiem, może z 800 metrów długości, to na tych 800 metrach co druga ławka to były propozycje kokainy, marihuany, wszystko było nie robione jakoś tam pokryjomu, Dyskretnie. dyskretnie, tylko to były oficjalne propozycje krzyczane wręcz z tej ławki. Więc myślę, że na tych 800 metrach przynajmniej z pięciu takich dealerów proponowało różnej maści i Nieźle. specyfiki. No i to jeszcze u nas w Polsce, ja twierdzę, że nie ma żadnego problemu z kupieniem narkotyków, ale to, co Filip powiedział, są takie kanadzie, że naprawdę tamto to się aż czasami musisz kijem oganiać od tych dealerów, nie? Ja, co się we Francji teraz na przykład dzieje, no po prostu no, to całe osiedla te poprzejmowane przez tych dealerów takich, co tam oficjalnie sobie wystawiają przed sobie te siedzi przed swoim wejściem do swojego mieszkania na korytarzu z kumplami na stołach. Telewizor, PlayStation, wywalone tylko i przychodzisz do nich od razu, bierzesz co ci tam potrzeba, wchodzi do mieszkania, daje ci. No po prostu no, trzeba dbać o to, rodzice muszą wychowywać dzieci tak, żeby one odpowiedzialne były, wiedziały, że tego nie należy brać, żeby no, szły w sport, żeby trenerzy byli rozsądni, pokazywali im, że sport jest najlepszy, właśnie czysty, że przez to będą długo sprawni, zdrowi, silni. No i to jest taka metoda, no, metoda ograniczania podaży, jeżeli istnieje potyt, od zawsze była nieskuteczna na każdym gruncie. To już pokazała prohibicja w Stanach Zjednoczonych w latach 20. ta alkoholowa, teraz to pokazuje prohibicja narkotykowa. No, to się dzieje teraz na froncie walki z dopingiem. No, także moim zdaniem od drugiej strony trzeba zacząć. Jeżeli się zlikwiduje albo ograniczy, bo pewnie zlikwidować się nigdy całkowicie tego nie zlikwiduje, ale jeżeli ograniczy się popyt, to automatycznie spadnie podaż. No i to jest metoda moim zdaniem. Słuchajcie, prosiliście o ten odcinek, bo już pojawiało się to w komentarzach pod ostatnimi podcastami, kiedy odcinek o dopingu, także prawie 2 godziny. Dużo historii, kilka ciekawostek i przełożenia, jak wygląda doping w MMA. Myślę, że wyczerpaliśmy tutaj temat, głównie Tomek, bo przygotowany dzisiaj do tego odcinku bardzo, do tego odcinka. Myślę, że następny odcinek podcastu w ciągu najbliższych dni i tutaj prawdopodobnie podsumujemy sobie galę Wotorę, która w sobotę walki na gołe pięści, ale jest też kilka akcentów z MMA, m.in. młodszy brat Michała Aleksiejczuka Czarek, też Klaudia Cegoła w pierwszej walce kobiet w Polsce chyba na gołe pięści, bo na świecie to raczej nie. Wiem, że tam w BKFC było. Także będzie o czym rozmawiać. No a dzisiaj dziękujemy i Znaczy, czekaj, czekaj, bo tak wejdzie, to jest pierwsza walka w Polsce? Chyba nie. kobiet? Ach, kobiet, Kobiet, tak, kobiet, kobiet, tak, tak. chyba tak. Dobra, kobiet, okej. Kobiet, tak. Okay. Bo ta gala do walka, no, nie mylić z boksem na gołe pięści. To będzie taka walka, gala według reguł Vale Tudo. A pamiętam, w Polsce na początku Vale Tudo też mieliśmy. I tak nie pamiętam, bo często Vale Tudo u nas było w rękawicach, ale też mi się kojarzy, że też były jakieś gale na gołe pięści już u nas na początku rozwoju MMA w No nie, Polsce. nie, chodziło mi o walkę kobiet. A to tak, to masz rację, to Wiem, że masz. nawet było to reklamowane, że pierwsza na świecie, ale z tego co A gdzieś tam nie, wiecie, to nie, to przy. Bernakel się tam już kobiety obijały, To w więc. Vale Tudo ile się obijały, przecież ile w Brazylii, bo te turnieje Hio Heroes, nawet była walka kobiety z facetem na Hio Heroes. To też tak bywało. Także nie, takiej walki w Vale Tudo to już na pewno kobiety tłukły się, tu widziałem dużo takich To do walk. czego dążył Henry Cejudo, chcąc walczyć z Walentyną Szewczenko, ale już w rękawicach. Jestem ciekaw, jakie tam dokładnie teraz przepisy będą, bo nie mogłem znaleźć nigdzie teraz te przepisy, bo te na pierwszej gali nie sprawdziły się, na pierwszej gali WOTO przepisy popsuły całą galę, te wyrzucanie, Wypchnięcia, tak, tak. i w ogóle, i później to zmiana tych przepisów w trakcie walki. Jestem ciekaw, jak oni to teraz zrobią, bo. Wiem, że wypchnięcia nie wnoszą nic do wyniku walki. Były 3 wypchnięcia. Dwa, a w finale to Tak. zaniechano tego. A teraz można wypychać, ale to nie wpływa na wynik A po czy to jeden. da będzie bez siatki, bez Bez siatki. składki. Tak, dalej chyba na tej arenie. A to lipa. To kurczę, mój apel do tych włodarzy WOTORE,
Tam kilku kumatych chłopaków od MMA kręci. No, czemu wy klatki nie zrobicie? No, Vale Tudo, klatka powstała właśnie do Vale Tudo. No i to wylatywanie, co? No, wylecą i by to się ich podnosiło, wznawiało. To jest jeszcze gorsze niż ring, nie? MMA było krytykowane za ring, to bo się wylatywało co chwila, plątało się w te liny ringu. A tu nawet nie ma tych lin, tylko się po prostu wylatuje i trzeba cały czas, ktoś sobie wywalczył pozycję, spada się i w dół wracamy. I teraz w jakiej pozycji? Po Pamiętne prostu. czasy odwzorowywania pozycji, Tak, podnoszenia i cofania na środek ringu. ale to jeszcze przynajmniej przesuwali, łapali za nogi, to też tam Tak. był często się to sens tego tracił, ale teraz no, wylatują w ogóle z tego, no to no, nawet jeżeli, nie wiem, ty mnie wywalasz, spadamy, od upadku się przekręcamy, jestem na górze, to co? Teraz to ja będę czy w stójce i całe twoje obalenie na nic, No nie no. zobaczymy, będziemy oceniać po gali i będziemy już komentowali sobie. No jestem ciekaw. No, Tak. ciekawi mnie turniej Vale Tudo, natomiast no, to musi być z głową trochę chyba zrobione. Jeżeli to znowu będzie na tej platformie, no to trochę lipa. Chciałbym, żeby to było w klatce, ale może do trzecim razem w klatce będzie. No zobaczymy. Także dzisiaj historią dopingu zajął się Tomasz Jeruszka. Dzięki wszystkim za słuchanie. Pamiętajcie, fakty, jakie przedstawiałem, to fakty. Do myślenia. A propos tego, legalności tego, to są moje przemyślenia. Nie chcę nikogo urażać. Macie prawo do własnych przemyśleń. Nie musicie się wcale ze mną zgadzać. To jest tylko ja to jak tak widzę. Każdy niech ma swoje zdanie, a ja tylko przedstawiłem parę faktów. A wnioski już nie każdy wyciąga samodzielnie. A ja tylko dzisiaj słuchałem i czasami dorzucałem coś od siebie, ale również dziękuję za uwagę. Filip Błachut, kłaniam się nisko i do zobaczenia na następnym podcaście.